Chciałbym serdecznie powitać jednocześnie okazać swoją radość, że doszło do tego spotkania, do tego wyjątkowego spotkania premierowego poświęconego książce pani dr Annie Mandrelli, która napisała właśnie książkę pod tytułem Kto zdradził Witolda Pileckiego. Szanowni Państwo, chciałbym serdecznie powitać szanownych zgromadzonych, ale również powitać szanownych widzów telewizji Media Narodowe i telewizji W Realu 24. Myślę, że padnie dzisiaj bardzo wiele zacnych słów ze strony tutaj naszych znamienitych gości, ale zanim to nastąpi, chciałbym takim tytułem krótkiego komentarza odnośnie do przedmiotu naszego dzisiejszego spotkania powiedzieć, że 50 lat komunizmu w Polsce tutaj zrodziło bardzo wielu również zdrajców i tutaj o zgrozo ci zdrajcy bardzo często w dobie III Rzeczpospolitej cieszą się dobrym, dostatnim życiem i życiem jak pączki w maśle. Często ich cieniem ich grzechów obarczeni są nasi bohaterowie. Myślę, że książka Kto zdradził Witolda Pileckiego jest takim kamieniem milowym, jeśli chodzi o przywrócenie tej świetności prawdzie, przywrócenie honoru prawdzie. Dlatego cieszę się, jeszcze raz powiem, mimo tego niezręcznego wstępu, że doszło do tego spotkania. Szanowni Państwo, chciałbym przedstawić dzisiejszych gości. Przede wszystkim chciałbym tutaj przedstawić niezastąpionego organizatora Marszu Niepodległości. Mówię niezastąpionego, bo już, o ile dobrze pamiętam, 4 lata temu krążyła taka pogłoska, że formuła Marszu Niepodległości się wyczerpuje, że już nic z tego nie będzie, że ludzi coraz mniej się pojawia. Szanowni Państwo, dobrze widzimy, jak ten marsz wygląda od kilku lat, że marsz został podniesiony na tak naprawdę nowy poziom, a jednocześnie osoba ta miała jeszcze siłę, żeby powołać do życia telewizję mediów narodowych, żeby powołać organizację społeczną Roty Niepodległości, ale również działalność wydawniczą stowarzyszenia, dzięki której ukazała się właśnie książka Kto zdradził Witolda Pileckiego i dzięki czemu możemy się tutaj spotkać. Szanowni Państwo, wielkie brawa dla prezesa Roberta Bąkiewicza. Szanowni Państwo, o rotmistrzu Pileckim mówi się wiele w ostatnich latach, ale kolejna osoba, którą chciałbym przedstawić, udowadnia nam, że jeszcze do powiedzenia jest bardzo, bardzo wiele. Szanowni Państwo, powitajmy, gorące brawa dla dr Anny Mandrelli. Gdyby zamknąć całą wiedzę dostępną na wyciągnięcie ręki, ale nie tylko, w mniej dostępnych źródłach, publikacjach, wiedzę o podziemiu niepodległościowym, a wciąż byłoby mało, jeśli mówimy o jednej głowie, to już od razu wiemy, że chodzi o pana Leszka Żebrowskiego. Gorące brawa. Niewspaniały publicysta, niezłomny wojownik w walce z tresurą Polaków, mistrz słowa, redaktor Stanisław Michalkiewicz. Wieloletni działacz antykomunistyczny, motor napędowy, żeby ta nasza książka tutaj pani dr Anny Mandrelli ukazała się jeszcze przed 11 listopada, pan Tadeusz Matuszyk. Gorące brawa. Również bardzo się cieszę, że na naszym dzisiejszym spotkaniu mogli być również obecni pan Andrzej Marek Ostrowski, syn Eleonory Ostrowskiej, dla którego rotmistrz Pilecki był wujkiem. Również chciałbym gorąco powitać pana Arkadiusza Winnickiego, wnuka. Pan Arkadiusz Winnicki jest wnukiem Wacława Alchimowicza, który przekazywał informacje dla grupy Pileckiego i WIN.
Szanowni Państwo, chciałbym również przedstawić porządek naszego dzisiejszego spotkania. Na początku chciałbym, żebyśmy sobie odpowiedzieli, oczywiście myślę, że jest to dla każdego oczywiste, ale żebyśmy sobie jeszcze to doprecyzowali, dlaczego była potrzeba, żeby ta książka po prostu mogła się ukazać. Natomiast kolejnym wątkiem będzie przedstawienie całego procesu powstawania tej książki, czyli tutaj mozolna praca pani doktor w poszukiwaniu źródeł, pisanie przez wydawanie tej książki i promocja. Dlatego bardzo proszę pani doktor, proszę właśnie powiedzieć o potrzebie tej powstania tej książki. Czy ta książka musiała powstać i czy była taka potrzeba? Witam serdecznie. No skąd taka potrzeba? Miał być jeden artykuł o rotmistrzu Pileckim poświęcony jego duchowości. Byłam przekonana, że ponieważ już powstało kilka książek o tym naszym wielkim bohaterze, że jedyne co zrobię to kilka takich wątków związanych z tym, kim był, co go motywowało do tego, że został ochotnikiem do Auschwitz. I ten jeden artykuł już był takim motywem, po prostu pojawiło się wiele dokumentów wcześniej niepublikowanych. Artykuł urósł do książki, ale cały czas były wątpliwości związane z tymi ostatnimi latami życia rotmistrza Pileckiego. Nikt nie napisał książki, która się skupia jedynie na tym okresie, na latach 1945-1948. No i co po prostu na początku zauważyłam w tych publikacjach, które były dostępne, ten opis jego aresztowania nie przekonywał mnie. Na początku chciałam, żeby się zajęli tym inne osoby, żeby się tym zajęły jednemu znajomemu historykowi. Starałam się te tutaj moje drobne odkrycia pokazać. W końcu, no ponieważ nikt z tych osób, z którymi na początku rozmawiałam, nie chciał się tym zająć, więc postanowiłam sama zajrzeć do archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. No to jest bardzo też ciekawe, udało się to może w tej drugiej części opowiem, jak to wszystko wyglądało, pojechać do Londynu. I w Londynie to moim zdaniem jedno z najważniejszych odkryć. Odkrycie, że rotmistrz Pilecki już przed II wojną światową działał w drugim oddziale Wojska Polskiego, gdzie w 1938 roku awansował do stopnia kapitana. No więc co się okazuje, gdy po tej śmiertelnej misji ochotnika do Auschwitz został awansowany do stopnia rotmistrza, okazuje się, że to jest stopień tej samej rangi, który już wcześniej posiadał, ale nie mógł się do tego przyznawać. Musiał trzymać to w tajemnicy, co pokazuje jego niezwykłą skromność. Więc tutaj to jest jedno z takich, moim zdaniem, największych odkryć. Inne odkrycia w tej książce, już niekoniecznie związane z tym tematem, kto zdradził, to też mamy tutaj pana Leszka Żebrowskiego, tutaj w kilka dokumentów związanych z Narodowymi Siłami Zbrojnymi, między innymi potwierdzenie awansu dla kolegi Witolda Pileckiego, dla jego przyjaciela Jana Mierzanowskiego, to nawet właśnie w Londynie nie widzieli, że taki dokument jest, a wystarczyło odszukać nazwisko Jany Mierzanowski i tam właśnie podpisany przez Witolda Pileckiego właśnie taka prośba o uznanie awansu jego kolegi. Dlaczego go nie chciano uznać? No właśnie tutaj jest dopisek ołówkiem, że to chodziło o Narodowe Siły Zbrojne, a KNA zawsze chciało te awanse uznawać. I tutaj mamy opis, jak Witold Pilecki się za nim stawia. Też bardzo ciekawa, tutaj dokładnie, chyba najdokładniej opisana jego wędrówka z Włoch do Polski. Też tutaj właśnie kilka przystanków związanych z Brygadą Świętokrzyską. Więc bardzo, bardzo ciekawa postać Johanna Lehenika, byłego niemieckiego kapo z obozu Auschwitz, który potem stał się jednym z kurierów Witolda Pileckiego, który już w Auschwitz zaczął pomagać jego grupie. No i po raz pierwszy to, co umieszczam na końcu, to są źródłowe dokumenty. Większość z nich po raz pierwszy. W niektórych publikacjach być może były fragmenty. To jest już tutaj znana Państwu odezwa do działaczy młodzieżowych, którą też dzięki Stowarzyszeniu Marsz Niepodległości po raz pierwszy wydaliśmy na ubiegłorocznym Marszu Niepodległości. Od tego właściwie się zaczęło. I wiele innych dokumentów, które pokazują
jak wyglądała ta sytuacja w Polsce pod koniec 1945 roku, w roku 1946-1947. I tutaj no, wiele z tych dokumentów, co ciekawe, dotyczy relacji polsko-żydowskich, chcąc też, by ja tutaj poprzez media narodowe starałam się przekazać te wątki, to też taki tutaj ciekawy tekst sprawa Markowa o markach, które potem po wojnie zginęły z Banku Polskiego, za co między innymi odpowiedzialny był Edmund Chorobic, Welchorski, Werworoński, bardzo wielu różnych nazwisk używał. To właśnie on i jego rodzina bardzo się wzbogacała, on właśnie żydowskiego pochodzenia, a jednak współpracował z Niemcami w Krakowie, zbierając pieniądze, podatki od polskich sklepikarzy. No zupełnie nieznana sprawa, doszłam tutaj w innym artykule, to dokładniej opisuje do tej jego historii. Więc tutaj bardzo wiele takich ciekawych wątków do tej pory nieznanych. No a to, co jest ciekawe, w każdej publikacji o rotmistrzu Pileckim pojawiało się jedno lub drugie nazwisko lub obydwa nazwiska, Leszek Kuchciński lub Wacław Alkimowicz jako tych, którzy byli podejrzewani o zdradę całej grupy Witolda Pileckiego. I to, co tutaj się udało na 100% sprawdzić, to, że ani jeden, ani drugi za zdradę rotmistrza Pileckiego i jego grupy nie odpowiadają. Wręcz przeciwnie, oni przekazali najwięcej informacji do grupy. Wacław Alkimowicz jako pracownik MBP, a jednocześnie członek Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, przekazywał informacje o sfałszowanych wynikach wyborów, o sfałszowanych wynikach referendum, przekazywał informacje o strukturze, o pracy w MBP, przekazywał informacje o tym, jak wyglądają aresztowania, żeby nie iść na amnestię, że amnestia to pułapką. Ciekawe, przekazał również informacje o tym, że MBP wysłało do Londynu agenta, który tam miał szpiegować. To był agent o nazwisku Zacharewicz, jego prawdziwe nazwisko Pines, agent żydowskiego pochodzenia, więc takie informacje Alkimowicz między innymi przekazywał. Został za to aresztowany, skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano około miesiąc przed tym wyrokiem, przed procesem grupy Witolda Pileckiego. A jeśli chodzi o Leszka Kuchcińskiego, też długo nie wiedziano, co się z nim stało. Ja tutaj bardzo dokładnie prześledziłam akta, dotarłam również do rodziny. Prawdopodobnie został zabity w trakcie próby ucieczki przy aresztowaniu. Więc tutaj jest bardzo wiele tych wątków. No ale dotarliśmy do tego, kto tak naprawdę przekazywał te meldunki dotyczące Witolda Pileckiego. I tutaj pierwsze meldunki już jesienią 1946 roku dotyczące grupy Witolda Pileckiego do UB w Bydgoszczy przekazał Stefan Gus, który był nauczycielem w szkole w miejscowości Mała Cerkwica przy Borach Tucholskich w nieopodal Bydgoszczy. Gdy został aresztowany, znaleziono u niego list, który napisał do niego Tadeusz Kurzański. Stefan Gus po aresztowaniu poszedł na współpracę z Urzędem Bezpieczeństwa jako agent o pseudonimie Jakub. I jego zadaniem było kontaktowanie się z Tadeuszem Kurzańskim, z jego narzeczoną Stanisławą Skłodowską, i raz spotkał Witolda Pileckiego, co opisuje. Co prawda nie znał wtedy jeszcze jego nazwiska, ale już podaje jego rysopis, podaje, że jest to człowiek, który prowadził działalność konspiracyjną w obozie KL Auschwitz. Podaje takie szczegóły, jak nawet obrączka na palcu. Więc to jest to jedno źródło. A ten agent, który tak naprawdę, już mamy taki bezpośredni meldunek, który mówi: na czele Warszawy stoi Witold, i po tym meldunku kilka dni później dochodzi do aresztowań w grupie rotmistrza Pileckiego, to tutaj też no, na 100% już udało się dojść do tego, że był nim Kazimierz Czarnocki, agent o pseudonimie Zieliński. I historia jest bardzo ciekawa, ponieważ Kazimierz Czarnocki być może już znał Witolda Pileckiego z czasów Tajnej Armii Polskiej. On z jednym z takich swoich krótkich życiorysów mówi, że miał kontakty z Tajną Armią Polską, z majorem Włodarkiewiczem. Później był zastępcą Wincentego Kwiecińskiego w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość. Był również sekretarzem organizacji o nazwie Komitet Porozumiewawczy Organizacji Polskich Podziemnej. To był taki twór, który miał zrzeszać
różne antykomunistyczne organizacje ze sobą. No i dzięki tej funkcji sekretarza miał ogromne informacje dotyczące WiN-u, Stronnictwa Narodowego, innych organizacji. Tutaj oficjalnie Grupa Pileckiego nie posiadała żadnej nazwy, żeby nie ułatwić tutaj bezpiece rozszyfrowania ich, ale prawdopodobnie tutaj pokazuje kilka dokumentów, że musieli mieć kontakt z działaczami ze Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Wincenty Kwieciński już po tym też, gdy Witold Pilecki był aresztowany, powiedział, że Czarnowski działał w tej samej grupie co Pilecki. Już to powiedział, gdy doszło do aresztowania Pileckiego, wcześniej nie wyjawiał jego nazwiska. Więc tutaj ta postać Czarnowskiego, bardzo mało się o nim mówiło, też bardzo mało informacji, ponieważ wszystkie akta agenta Zielińskiego, te teczki zostały zniszczone i mi było bardzo trudno do tego dojść. Co prawda w książkach doktora Łobrzewskiego już się pojawiała ta informacja, że Zieliński to Czarnowski, ale bardziej było to opisane na zasadzie podobieństw w życiorysie niż na zasadzie konkretnego dokumentu. I tutaj myśląc już, że takiego dokumentu nie znajdę, jeden się zachował, którego nie udało się zniszczyć, który potwierdza, umieszczam go tutaj w całości w książce, że Zieliński to Czarnowski. I jak sprawa wyglądała? Wacław Akimowicz jako agent Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, jako polski agent w tych komunistycznych strukturach, przekazywał informacje do Leszka Kuchcińskiego, między innymi ostrzeżenia, że działa ktoś w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość, jakiś agent gdzieś tam u góry, który dąży do tego, żeby wszystkich wsypano, że jeśli się tego agenta nie powstrzyma, to niedługo dojdzie do aresztowań. I no i co ciekawe, te informacje Leszek Kuchciński przekazywał swojemu przełożonemu, którym właśnie był Kazimierz Czarnowski, który właśnie był agentem. No więc tutaj niesamowita historia i chociaż Wacław Akimowicz i Leszek Kuchciński we wszystkich pozycjach byli oskarżani, to w tych książkach o Witoldzie Pileckim akurat Kazimierza Czarnowskiego, czy też nawet agenta Zielińskiego, bo to, że był agent Zieliński, to już jest łatwiej prześledzić w tych aktach, trudniej rozszyfrować, kim on był. W publikacjach na temat Witolda Pileckiego te sformułowania nie pojawiają się. Kazimierz Czarnowski już później po aresztowaniach całej grupy przeprowadził się, zamieszkał w Elblągu, przez jakiś czas zaniechał współpracy, ale później istnieją dokumenty, że dalej powrócił do tej współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa. Mamy jedynie śladowe informacje, więc nie jesteśmy w stanie dokładnie powiedzieć, na czym w szczegółach polegała jego działalność. W każdym razie w późniejszym okresie był dziennikarzem, pracował dla Kuriera Elbląskiego, związany również z łyżwiarstwem figurowym w Elblągu, no i zmarł w latach 80. Wiedz właśnie o nim, jak i o Stefanie Guzie, nie mówiło się do tej pory. Więc wydaje mi się, że to jest najważniejsze, że jeśli chcemy no tutaj prawdy o życiu, o działalności Witolda Pileckiego, to ta książka rzeczywiście odkłamuje, udowadnia to wszystko. Na niektóre dokumenty musiałam czekać ponad rok, szczególnie na te, które tutaj konkretnie stwierdzają, że Wacław Akimowicz nie był odpowiedzialny za to. Mam tutaj nawet dokumentację później przesłuchiwanych byłych już komunistycznych funkcjonariuszy, którzy po latach stwierdzali, że Wacław Akimowicz był wtyczką WiN-u w NBP. Więc no, wydaje mi się, że to jest tutaj ważne dla odkłamania tej historii. No i szczególnie ważne same te konteksty źródłowe pokazujące sytuację szkolnictwa, sytuację karcerstwa, ponieważ cały czas mówi się o rotmistrzu Pileckim jako o ochotniku do Auschwitz, jako o tym, który spisał raporty z Auschwitz. No i Bogu dzięki, że coraz więcej się mówi na ten temat, że raporty gdzieś zaczynają być czytane, ale nie wiem, dlaczego żaden z historyków do tej pory nie pofatygował się, żeby te dostępne teksty, raporty, które Witold Pilecki przesyłał za granicę, umieścić i udostępnić. No między innymi tutaj również tekst o tragedii kieleckiej, pokazujący, że tragedia kielecka była prowokacją UB, a nie aktem antysemityzmu, tekst o warunkach więzienia, o całej sytuacji. Słynny również raport Brzeszczota z
spisany przez Wacława Alchimowicza, to jest kolejna rzecz, którą ja opisuję inaczej. Wszyscy autorzy twierdzą, że raport Brzeszczota to była prowokacja Ubelu. To tekst, w którym Wacław Alchimowicz przekazuje przez Leszka Kuchcińskiego, dokładnie jak doszło do spisania tego tekstu nie wiemy, też sam pseudonim Brzeszczot jest tutaj podejrzany, prawdopodobnie użyty tylko do tego jednego tekstu, pokazuje zasady funkcjonowania w MBP, to w jaki sposób ten system komunistyczny działa, w jaki sposób miało być rozpracowywane na przykład duchowieństwo, jak praca wygląda w MBP, jak na wysokich stanowiskach są głównie Żydzi, a Polacy, jeśli pracują, to na niższych stanowiskach, jak to wszystko po prostu funkcjonuje. I tutaj Wacław Alchimowicz nie namawia do takiej po prostu kolejnej wojny, czy takiej po prostu walki zbrojnej, ale namawia do likwidacji tych funkcjonariuszy MBP, którzy jego zdaniem byli najgroźniejszy, którzy byli mózgiem, którzy kontrolowali najważniejsze operacje. Dzięki tym operacjom, no przez te operacje polscy patrioci byli torturowani w więzieniach, w nieludzkich warunkach, zabijani zupełnie niewinnie. No więc on tutaj pokazuje, że jeśli dokonamy zamachu na Brystygierową, na Różańskiego, na Szafickiego, to ten terror, który następuje, zatrzyma się chociaż na trochę. Tutaj chodziło po prostu o bezpieczeństwo, to miało być zamach w dążeniu do samoobrony właściwie. Wszyscy autorzy książek mówią, że raport Brzeszczota to była prowokacja. Pokazuje argumenty z innych źródeł, między innymi zeznania kurierki Felicji Wolf, między innymi zeznania już późniejsze w celi Wincentego Kwiecińskiego, które potwierdzają, że ten raport Brzeszczota to był całkiem sensowny tekst, że tutaj wydaje mi się na 100% jako tekst, który jest prawdziwy. No więc tutaj też mamy zupełnie historię przedstawioną w innym świetle, więc w kilku miejscach ja tutaj muszę dyskutować z historykami, którzy podają cytaty wyjęte z kontekstu, na podanie faktu, takiego przedstawienie tej organizacji w takim całkowicie pacyfistycznym świetle. Podaję konkretne cytaty, pokazuje, że są nieuprawnione, że są wyrwane z kontekstu. Jakkolwiek, jeśli by miało do tego planu, który był spisany w raporcie Brzeszczota, dojść do jego dokonania, to tutaj też sugeruję, że prawdopodobnie miałaby to zrobić taka komórka likwidacyjna Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, a nie konkretnie grupa Witolda Pileckiego, która raczej zajmowała się tutaj wywiadem i przesyłaniem informacji za granicę. No więc myślę, że w tej pierwszej części to tyle. To są, proszę Państwa, takie najważniejsze odkrycia, które zupełnie zmieniają historię Witolda Pileckiego, taką jaką znamy, jaka jest teraz nawet na stronie IPN-u, jeśli chodzi o te ostatnie miesiące działalności jego grupy. Bardzo dziękuję Pani Doktor. Ten krótki fragment, myślę, jest taką namiastką przepychu informacji i nowych, ciekawych faktów, jakie możemy znaleźć w Pani książce, co też świadczy o niezwykle długiej, mozolnej drodze, jaką Pani przebyła, poszukując tych wszystkich wątków. Bardzo proszę o komentarz Pana Leszka Żebrowskiego. Dobry wieczór Państwu. Ta książka zasługuje tylko i wyłącznie na pochwały. Pani doktor Anna Rondyrella przekazała Państwu trochę tego, co jest w książce. Tego jest oczywiście więcej, ale największa chwała należy jej się za to, że zrobiła coś, czego wszyscy publicyści, historycy zajmujący się Witoldem Pileckim, bo mamy co najmniej kilkadziesiąt publikacji, najważniejszych, większych, czego nie zrobili. Ona wzięła łopatę do ręki i zaczęła kopać w archiwach. To jest ta rzecz oczywista, podstawowa, którą się zawsze robi na początku. A tu mamy ten proces na końcu, który już wszyscy opisali, który wszyscy sobie już powyrabiali nazwiska. Przyszła młoda osoba, chętna, której się to chciało, zaczęła kopać i wykopała prawdziwe skarby. Na gruncie krajowym, w archiwach, które znajdują się w tej chwili w Polsce, z pewnością znajdziemy już niewiele nowości dotyczących Witolda Pileckiego. Będą to jakieś prawdopodobnie okruchy, jakieś rzeczy trochę bardziej wyjaśniające pewne pojęcia, które znamy mniej, ale przewrotu to już nie dokonamy. Może będzie coś w archiwach sowieckich, czy rosyjskich,
ale to była sprawa raczej wewnątrzkrajowa bez wpływu obecnej instytucji Polski Ludowej, więc tam to mogą być rzeczy wtórne, to co by przekazywało swoim władcom, swoim sojusznikom. Natomiast do zbadania, do szukania są w tej chwili archiwa dla nas całkowicie niedostępne, czyli archiwa naszych sojuszników. Przede wszystkim brytyjskie, dlatego że centrale polskich instytucji, Polski podziemnej, Polski tej niepodległej, znajdowały się w Londynie, więc Brytyjczycy praktycznie mieli do wszystkiego dostęp. A dzisiaj wiemy, że niestety ci, którzy byli naszymi sojusznikami, a byli przecież naprawdę, zarówno Brytyjczycy, jak i Amerykanie, szafowali krwią polskich bohaterów, wydając na naprawdę dużą skalę drogi kurierskie, kurierów, punkty kontaktowe, wydawali KGB, wydawali bezpiece po to, żeby szukać własnych kretów we własnych szeregach. Czyli kosztem instytucji organizacji polskich robili coś, co miało być dla nich korzystne. I tego nam z pewnością bardzo długo nie udostępnią, nie pokażą. A to też by dało pojęcie, jak pracują służby, jakie ofiary się ponosi, co to jest dezinformacja. Takim przykładem wielkiej dezinformacji jest szczegółowy, dosyć szczegółowy raport z 1947 roku. On się nazywa Badanie nielegalnej opozycji w Polsce, sporządzony przez Centralną Agencję Informacyjną, CIA. CIA sobie sporządziło taki raport, on dzisiaj chodzi w internecie, różnego rodzaju kodemici, raziści, inni przerażeni pseudohistoryce, mają nareszcie atut w ręku. O, zobaczcie, co te wasze Amerykany pisały o żołnierzach wyklętych. Dlaczego? Im to jest na rękę. A co jest w tym raporcie? W tym raporcie jest stek bzdur. Jest to niewątpliwie dezinformacja, czyli rzeczy podsuwane Amerykanom po to, żeby wyrobili sobie obraz tego, co jest w Polsce, całkowicie nieprawdziwy. I tam mamy takie informacje, że na przykład Ludowe Wojsko Polskie w ogóle nie zwalcza podziemia niepodległościowego. Milicja Obywatelska to jest taka bardzo sympatyczna instytucja, która kieruje ruchem na skrzyżowaniach i nikomu nie robi krzywdy. NKWD się w nic nie angażuje, tylko ci bandyci z lasu tu napadają, tam gdzieś kradną i w ogóle są nie do przyjęcia i ludność ich nie popiera. Ale te całe lata jednak się pod ziemią dzięki poparciu ludności utrzymają. I teraz ktoś, kto jest bezkrytyczny, kto nie potrafi tego ocenić, nie potrafi czytać dokumentu ze zrozumieniem, ma podstawy źródłowe do tego, żeby pokazać, no zobaczcie, nawet Amerykanie tak o tym pisali. A to pisali ubecy dla Amerykanów, podstawiali to ludziom, o których wiedzieli, że to będzie przekazane w odpowiednie miejsce i taka wiedza tam dotarła. Nie będę mówił o wszystkich szczegółach, bo na każdej stronie tego raportu są oczywiste bzdury, tak jak to wcześniej nazwano. Wymyślone postaci, które nie istniały, wymyślone struktury, które nie działały. Nadawano znaczenie instytucjom, organizacjom, które miały niewielkie znaczenie. Wszystko było jedną wielką dezinformacją. Pani Anna Mandrela, kopiąc w archiwach, odnalazła skarb. To jest tak jak poszukiwacze pamiątek przeszłości. Jedni chodzą, rozglądają się, a może by tu, a może by tam. Do tego wszystkiego trzeba mieć też intuicję. I ona ją rzeczywiście miała. Poszła do tych archiwów i badała w tych miejscach, gdzie rzeczywiście mogła coś znaleźć. I znalazła dwie centralne postaci ze sprawy Witolda Pileckiego, które dotychczas były już uważane za te osoby, które zdradziły, które doprowadziły do rozbicia jego siatki, które doprowadziły do jego śmierci, w świetle uzyskanych przez nią dokumentów i bardzo szczegółowo przez nią opisanych, są całkowicie niewinne. W dodatku te osoby zapłaciły życie. Zarówno Leszek Kuściński, jak i Wacław Alchimowicz stają się polskimi bohaterami. Natomiast był prawdziwy zdrajca, który przez całe lata był ukrywany, był hołubiony przez władze komunistyczne, ale pokazywany jako ten, który nie miał tak naprawdę z tym nic wspólnego, doprowadził do tragedii w trzech odrębnych organizacjach niepodległościowych, doprowadzając do ich unicestwienia i ich rozbicia. Do rozbicia grupy Witolda Pileckiego, to jest Kazimierz Czarnocki, pseudonim Kazik, do rozbicia Komitetu Porozumiewawczego Organizacji Demokratycznej Polski Podziemnej, to jest taka quasi czapka organizacyjna, która miała skupiać nad władzą, nad organizacjami wojskowymi, politycznymi podziemia antykomunistycznego. Tam Kazimierz Czarnocki odgrywał niepośrednią rolę,
i wiedza przez niego uzyskana doprowadziła do tego, że na początku 1947 roku ta organizacja została rozbita, a jej przywódca, Włodzimierz Warszewski, jeden z najwybitniejszych polskich polityków tamtego czasu i wybitny oficer polskiego wywiadu, oddał za to życie. I wreszcie doprowadził do rozbicia trzeciego zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Trzy wielkie organizacje zniszczone nie tylko oczywiście przez niego, ale przy jego wydatnej pomocy. I on w historiografii gdzieś tam był podejrzewany, czasami gdzieś się zastanawiano. Ja pamiętam w tych kręgach kombatanckich, wyższych oficerów Armii Krajowej, Zrzeszenia WiN i innych, to nazwisko chodziło. On był podejrzewany, ale nie było konkretów w ręku. Natomiast dzisiaj wiemy z doświadczenia, z opisywaniem sytuacji, że te podziały są w miarę proste. Tam, gdzie były kary śmierci, gdzie komuniści tych ludzi zamordowali, te osoby nie miały nic wspólnego ze zdradą. Natomiast ci, którzy twierdzili sobie, że tam wyszli, oni coś załatwili, przekonali władze bezpieczeństwa, że już nie będą robić nic złego i zostały pozostawione w spokoju, odgrywały tę rolę naprawdę tragiczną. Tu chciałbym jeszcze tylko dodać, ponieważ pani Anna poruszyła tę sprawę związki Witolda Pileckiego z organizacją Narodowe Siły Zbrojne, zostałem wywołany do tablicy, a często spotykamy się z atakami różnego rodzaju środowisk lewicowych, kodomitów innych, że młodzież narodowa w Warszawie, w innych miastach, młodzież szczególnie radykalna, nie ma prawa do Witolda Pileckiego. Bo jak on by żył, to chodziłby z nami na tę demonstrację, pewnie by się obnażał obok Anny Grodzkiej i byłby całkowicie postępowy. Otóż Witold Pilecki był całkowicie, ale normalny, był całkowicie inny. To był człowiek o przekonaniach szeroko pojętych, narodowych, chociaż sam organizacji tego typu nie tworzył i w takich nie działał, ale świadczą o tym następujące rzeczy. Pierwsza organizacja konspiracyjna, którą współtworzył w 1939 roku, nazywała się Narodowa Armia Polska. To nie jest przypadek, to nie jest też określenie, które brało się znikąd. Ta nazwa została później rozszerzona jako Tajna Armia Polska, ale pierwotnie tej organizacji to jest Narodowa Armia Polska. Następnie przysięga w tej organizacji o treści całkowicie narodowej. Witold Pilecki albo ją napisał, albo był jej współtwórcą. Mamu tego typu rzeczy jak przysięgi powstawały jako dzieło wspólne, praca kilku przynajmniej osób, które doskonaliły, dopisywały, wymyślały, co będzie lepsze, co będzie ważniejsze, niewątpliwie na tym swoje piętno odcisnął. I wreszcie działalność, gdzie Tajna Armia Polska wchodzi w skład szerszej struktury o nazwie Znak. I manifest ideowy Znak także jest całkowicie narodowy. Tam jest mowa wprost o Polsce chrześcijańskiej, Polsce sprawiedliwej i Polsce narodowej. Jest przewidziany los mniejszości narodowej. Jeśli nie szkodzimy Polsce, jeśli ci ludzie zachowywali się przyzwoicie, nic im w następnej Polsce, która będzie w Polsce wolnej, nie grozi. Będą obywatelami. Ale ci, którzy Polskę zdradzili, ci, którzy występowali przeciwko Polakom czy polskości w ogóle, powinni być z Polski wypędzeni. To było stanowisko organizacji narodowej, że wrogów wewnętrznych, tych krwawych, jadowitych, trzeba się po prostu pozbyć. Żadne amnestie, żadne przebaczenia za to, że setki tysięcy ludzi zostało zamordowanych. Tak jak na terenach dzisiejszej Ukrainy, częściowo obecnej Polski postludowej, ta krew się lała, ale przecież nie tylko tam. To miało miejsce także na innych przestrzeniach, które wchodziły w skład II Rzeczpospolitej i te mniejszości miały być za to rozliczone. Wreszcie powstanie warszawskie. Czy można mówić o jakimkolwiek przypadku, że Witold Pilecki trafia do formacji narodowej? Gdy wybucha powstanie, bardzo wiele osób o tym nie wie. Rozkazy, które wychodziły poprzedniego dnia wieczorem, na ogół nie docierały do jednostek, które miały być formowane. I być może, że nie dotarły także tego typu informacji do Witolda Pileckiego. On się przyłączył tam, gdzie akurat zobaczył pierwszy zwarty oddział. To była kompania warszawianka. To był oddział Narodowych Sił Zbrojnych z tej grupy wywodzącej się z obozu narodowo-radykalnego. I normalną kolejną rzecz było coś takiego, że ludzie, którzy wstępowali gdzieś na konspirację na początku powstania, później szukali swoich jednostek albo szukali organizacji ideowych, które im odpowiadały. Następował ruch międzyorganizacyjny. Ludzie odchodzili z jednostek, dochodzili gdzieś indziej. Witold Pilecki nie odszedł.
został do końca. On nie mógł wyjawić swojego stopnia wojskowego, że jest nominalnie rotmistrzem. Tu sprawy tych jego awansów są bardzo skomplikowane, bo gdyby ta pragmatyka obowiązywała, byłaby prosta, gdyby te awanse przedwojenne znane były wcześniej. On prawdopodobnie w 1945 roku kończyłby II wojnę światową o stopniu do pułkownika, bo przynajmniej dwa awanse z tego typu działalności się należały. A były przypadki, żeby dostawali nawet cztery awanse. To nie było wcale takie rzadkie. Natomiast on, mając stopień oficerski, ukrywa ten stopień, dlatego że jest przewidziany w organizacji NIE do tworzenia następnej struktury antykomunistycznej niepodległościowej i on swojej roli ujawnić nie może. On nawet nie miał formalnie prawa przyłączyć się do jakiegokolwiek oddziału i walczyć. On miał czekać, no ale jak można powiedzieć polskiemu oficerowi w momencie, kiedy walka trwa, kiedy wybucha powstanie, że on ma nic nie robić? Zgłosił się jako zwykły, szeregowy żołnierz. Jednak po pewnym czasie ujawnił swój stopień wojskowy i został dowódcą najbardziej na zachód usuniętej reduty zgrupowania Groble II. Zgrupowania stworzonego od podstaw, od początku, ono nie było przewidziane w planach powstańczych, nie było takiej jednostki, stworzone przez Narodowe Siły Zbrojne. Największe zgrupowanie powstańcze, liczące około 3,5 tysiąca ludzi. Jedyne, które według oceny dowódcy powstania, generała Montera, nie oddało ani pięci ziemi Niemcom. Czyli to, co zajęli w pierwszych dniach powstania, musieli przy kapitulacji oddać, ale dopiero wtedy. I znamy też z tego okresu działalności zgrupowania, przekazywania najlepszych ludzi z najlepszą bronią do innych oddziałów powstańczych, tam gdzie inne jednostki sobie nie radziły, jak na przykład do zdobywania Pasty. Cała chwała spadła na zgrupowanie Kilińskie, bo formalnie ono za to odpowiadało, ale były wydzielone oddziały ze zgrupowania Kropy 2 z najlepszą bronią, z prośbą do zgrupowania Kropy 2 do takich ludzi i taką broń przekazać, żeby taką operację móc przeprowadzić. Ona była skuteczna. To są te aspekty działalności Witolda Pileckiego, o których się mniej mówi. To dzisiaj jest postać hasłowa. Jak się z ludźmi rozmawia, mają już na szczęście jakieś pojęcie, że był jakiś Witold Pilecki, był jakiś Auschwitz, był człowiekiem, który sporządził jakieś raporty, był jakiś kurierem, działał po wojnie, a to wszystko tak naprawdę jest ogólnikowe. To rozproszenie wiedzy w tych kilkudziesięciu dotychczasowych publikacjach spowodowało, że nikt nie jest w stanie to może jest, ale nikomu się nie chce wszystkiego przeczytać, zebrać, zanalizować, wyciągnąć z tego, co dalej najważniejsze. A tu mają w jednej publikacji, na tyle niedużej, że można to przeczytać siadając wieczorem, kilka godzin wieczornych czy nocnych, bo to jest książka, w której się człowiek nie odrywa. To jest książka, którą się czyta, tak jak się kiedyś mówiło, od deski do deski. I to dopiero robi wrażenie, co autorka zrobiła. Czyli to przekopanie archiwów pokazało zupełnie nowe rzeczy, oczyściło osoby, które były przez kilkadziesiąt lat podejrzewane, opisywane jako ci zdrajcy, ci, którzy doprowadzili do tragedii. Natomiast prawdziwy sprawca, jeden z prawdziwych sprawców, których oczywiście było więcej, został całkowicie anonimowy. O nim dotychczas wiedziano. Wiceprezes Zarządu Głównego WIN, człowiek, który był zasłużony dla polskiej niepodległości, który działał w różnych strukturach i jakoś nikogo nie zastanawiał. Rozbija trzy wielkie struktury niepodległościowe i nic mu się nie dzieje. Za drobne rzeczy, zwykli żołnierze, czy formacji narodowych, czy zrzeszenia WIN, jeśli mieli broń w ręku i nią się posługiwali, dostawali kary śmierci. A tu jest człowiek, który stoi na czele organizacji, jest zastępcą Wincentego Kwiecińskiego, szefa trzeciego zarządu WIN. I jemu się nie dzieje krzywda. On jeszcze robi jakąś tam średniego szczebla karierę w Polsce Ludowej. Zmarł przez nikogo nie ruszany, nie represjonowany w 1983 roku. Gdyby pożył 10 lat więcej, to prawdopodobnie w tych wszystkich uroczystościach pombatańskich nosiliby go na rękach, jako człowieka niezwykle zasłużonego. On te zaszczyty by oczywiście przyjmował, ukrywając swoją przeszłość, ukrywając swoją działalność. Bo takie przypadki znamy, że ci, którzy dożyli do lat 90., bardzo często ci, którzy powinni zapaść się pod ziemię, korzystali z zaszczytów, którym się absolutnie nie należało. Książka pani Anny Mandryli, tu jednak muszę to wypomnieć, ma bardzo drobne, ale ma mankamenty, które mam nadzieję, że wydawca, jak też autorka przypilnują
żeby to zostało dopełnione. Coś, co od razu mnie uderzyło. Nie ma roku wydania. Ja będę wiedział, kiedy to jest wydane, oczywiście, ale rok wydania w książce być musi podany, dlatego że ona idzie gdzieś w przestrzeń publiczną, idzie w świat i dopiero później szukanie, bo kilka takich przypadków znam, że książki były wydane przez lata, nie był podany rok i naprawdę czasami jest po latach bardzo trudno ustalić, kiedy, w którym roku ta książka została wydana. Tu wiemy, że to jest rok 2019 i ten rok w nowym wydaniu powinien zaistnieć. Brakuje tego, gdy czyta się w sposób profesjonalny tego typu opracowania, brakuje tego, co jest niezbędne. Indeksu nazwisk, indeksu miejscowości. Posługując się tego typu książką, ja szukam na przykład nazwiska Kuchciński, Alchimowicz, Czarnocki i wiem, gdzie, na których stronach tego typu informacje znajdę. A tu muszę wertować książkę, żeby się do tego odnieść, żeby to gdzieś znaleźć. Nie wiem, czy znajdę wszystko za pierwszym razem. I wreszcie wykaz literatury, wykaz źródeł. Archiwa, z których pani korzystała i te elementarne, podstawowe publikacje, żeby ktoś, kto będzie chciał być tym śladem, będzie chciał sobie jeszcze coś doczytać, będzie to miał podane. To jest kilka stron, to nie rozszerzy książki w jakiś nienaturalny sposób, ale jest to po prostu niezbędne. Natomiast wielka chwała autorce za to, że nie będąc historykiem, zrobiła to, czego nie zrobili dotychczas historycy. Nie sięgnęła do publikacji wcześniejszych, nie dokonała kompilacji na ich podstawie, bo to jest dzisiaj oczywista droga kariery. Skoro jest 5 publikacji, to ja je czytam, wyciągam sobie różne kawałki, lepiej czy gorzej, lepiej z tego całość i mam nową publikację następną, mam dorobek w swoim życiu naukowym czy publicystycznym. Tak się robić nie powinno. I to jest pokazana droga, jak się powinno robić. Mimo to, że są publikacje, że jest ich wiele, że można tam wiele wartościowych rzeczy znaleźć, ale także bezwartościowych, to jednak trzeba zrobić coś od siebie. Dopiero wtedy można mówić, że to jest dzieło. To jest dzieło autorskie. I to niewątpliwie jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Miałem okazję być na bardzo wielu spotkaniach z panem Leszkiem Żebrowskim i za każdym razem dowiaduję się nowych wątków. Bardzo dziękuję i proszę teraz o komentarz pana redaktora Stanisława Michalkiewicza. Proszę państwa, chciałbym najpierw nawiązać do tego, co mówił tutaj pan prowadzący na temat Marszu Niepodległości, że tam pojawiły się takie opinie, że ten marsz już wygasa. No to nieprawda. Przecież jeden z obserwatorów samych faszystów naliczył tam 60 tysięcy. Więc cóż, dopiero reszta cała, prawda? Więc widać, że to nieprawda. Proszę państwa, i też polemicznie bym się odniósł do tego, co powiedział przed chwilą pan Leszek Żebrowski. Zresztą całkiem słusznie, generalnie powiedział, że zresztą wszyscy tak mówią, po czym poznać, że książka jest dobra? Po tym, że się ją czyta jednym tchem. Tej książki, ale bywają wyjątki, bo tej książki jednym tchem przeczytać się nie da. Ta książka zmusza czytelnika do wysiłku, żeby podążyć tropem, którym podąża autorka i żeby się w tym gąszczu nie pogubić. Całe szczęście, że tam na końcu są te teksty źródłowe, to one są, bywają pomocne niekiedy, ale trzeba mieć przewodnika w tej podróży po zakamarkach, ponurych zakamarkach początku Polski Ludowej. Jak czytałem tę książkę, to mi się przypominała taka inna pozycja pana Piotra Zaręby. Ona dostała w 2017 roku Nagrodę Mackiewicza, książka pod tytułem Zgliszcza. To była taka historia beletryzowana. A tutaj żadnej beletrystyki nie ma, tylko są cytowane źródła. No i z tych źródeł mozolnie to benedyktyńska praca
autorka mozolnie odtwarza to, jak było naprawdę. Rzeczywiście nie poszła, nie ułatwiła sobie życia, bo gdyby sobie chciała życie ułatwić, no to posłużyłaby się znaną metodą nożyczek i kleju. A tutaj nie. A tutaj rzeczywiście, tak jak pan Żebrowski powiedział, wzięła do ręki łopatę i się zaczęła przekopywać przez te archiwa. Czasami tam sobie trzeba noc zatykać się przy tym przekopywaniu, no ale taka jest niewdzięczna rola. Proszę państwa, cóż można powiedzieć po tych przedmówcach moich, panie doktor Annie Mandleli i Leszku Żebrowskim, już nic właściwie dodać nie można. Ja bym tylko na jeden wątek zwrócił uwagę, bo Witold Pilecki, właściwie podejmując się tej misji, przyjeżdżając tutaj do Polski, podjął się drugiej misji samobójczej. No i o ile w Oświęcimiu jakoś tam mu się udało przeżyć, to tutaj już mu się nie udało. No i warto przypomnieć, co Witold Pilecki mówił, porównując te dwa epizody swojego życia. Powiedział, że Oświęcim to była fraszka w porównaniu z tym, co go spotkało. Ja się może powtarzam, znaczy nie może, tylko na pewno się powtarzam, to znaczy za chwilę się powtórzę, ale myślę, że warto ten wątek podnieść. Dlatego, że jeśli Witold Pilecki w ten sposób porównuje to, co przeżył w Oświęcimiu, tym, co przeżył w Beskidzce, no to powinniśmy się nad tym pochylić. Dlaczego on tak uważał? Dlaczego on tak uważał? W Oświęcimiu też się pastwiono nad ludźmi. Podobnie zresztą jak i w Beskidzce. Ale w Oświęcimiu chyba nie było jednej tortury, chyba Niemcy nie stosowali. Niemcy, naziści, prawda? Nie stosowali. A tę torturę stosowała bezpieka. Nie tylko zresztą bezpieka, partia i w ogóle partia i rząd. Otóż Niemcy nie wymagali od więźniów, żeby sławili ich czyny. Już tego od nich nie wymagali. Tam ich mordowali, ale nie oczekiwali, że ci mordowani jeszcze przed śmiercią będą wznosić entuzjastyczne okrzyki na cześć. A bezpieka tego wymagała. Wymagała tego, co Sołżenicyn nazywa świergoleniem. Nie dość, że trzeba było życie oddać, jeszcze przed śmiercią trzeba było świergolić. No i dla ludzi o kręgosłupie moralnym to mogła być tortura straszna. I bardzo możliwe, że Witold Pilecki właśnie to ma na myśli, porównując Oświęcim z bezpieką. Proszę państwa, więc podjął się misji samobójczej. Po raz drugi w swoim życiu podjął się misji samobójczej. No się zresztą śmiercią zakończyła, nie tyle samobójstwa, co śmiercią zakończyła. Ale na jeden jeszcze wątek chciałbym zwrócić uwagę. Mianowicie Witold Pilecki tutaj pani Mandrela podnosi, ale tak podnosi en passant tę sprawę. Witold Pilecki kilkakrotnie w tej książce mówi albo daje do zrozumienia, że cierpi na brak funduszy. No to jest jak gdyby motyw, który się powtarza i wtedy, i dzisiaj. Musi być jakaś ważna przyczyna, że ci, którzy tam różnych łajdac się dopuszczają, to oni na brak funduszy nie cierpią. Ktoś tam te fundusze dla nich znajduje, no i pławią się, można powiedzieć, w luksusie, pysk umaczają w melasie, a ci, którzy wykonują misje samobójcze, no to cierpią na brak funduszy. Skoro już o funduszach mowa,
to z przyjemnością, znaczy najpierw z przemianą chciałbym zwrócić uwagę, że książka pani doktor Anny Mandrelli jakoś się nie doczekała uznania ze strony Urzędu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pan Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak się pochwalił, wydał 700 tysięcy złotych na tłumaczenia wiekopomnych dzieł pani Olgi Tokarczuk. Być może, że gdyby nie przekupił tłumaczy, to żaden z nich nie chciałby tych książek tłumaczyć. Nie wiem, czy Centralne Biuro Antykorupcyjne się zajmie tą sprawą. Tych tłumaczy by trzeba było jednak prześwietlić i to dlaczego oni tu bez korupcji to nie przetłumaczyliby tych książek. Ale tutaj widać, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykazuje pewną selektywność. A dlaczego wykazuje pewną selektywność? No, też warto się nad tym zatrzymać. Bardzo możliwe, że ze względu na bohatera tej książki. Witold Pilecki no, jest postacią kłopotliwą. Jest postacią kłopotliwą, ponieważ on staje w poprzek pewnej polityki historycznej i pewnej pedagogiki. Witold Pilecki jest bohaterem, Witold Pilecki dobrowolnie daje się tam złapać, idzie do Oświęcimia, tam siatkę konspiracyjną tworzy, czy uczestniczy w jej tworzeniu, sporządza raport o tym, co tam było, no i potem ginie. Ginie nie z rąk nazistów, tylko z rąk bezpieczniaków, wśród których, jak zauważyła pani doktor, bezpieczniacy pochodzenia żydowskiego stanowili warstwę kierowniczą. I przypominanie o tym jest, sprawia pewien kłopot, rodzi pewien dysonans. Dlatego, że zwłaszcza my tu w Polsce jesteśmy poddani pewnej operacji, która jest częścią żydowskiej polityki historycznej. To trzeba powiedzieć, bo inaczej jak będziemy udawać, że sobie nie zdajemy z tego sprawy, no to po prostu już będziemy na przegranej pozycji, już będziemy pokonani. Otóż żydowska polityka historyczna różnym celom służy, ale również służy temu celowi, żeby Żydów przedstawiać wyłącznie jako ofiary. Wyłącznie jako ofiary. No i tu Witold Pilecki staje w poprzek tej polityce, bo jak się zagłębimy w te ostatnie lata życia Witolda Pileckiego, to widzimy, że nie tylko z ofiarami on miał do czynienia. On miał do czynienia z katami, to bezlitosnymi. Bezlitosnymi katami. I dlatego Witold Pilecki jest postacią kłopotliwą. Również dla współczesnych dygnitarzy, którzy służą, jak to się mówi, wolnej Polsce. Również dla tych dygnitarzy jest postacią kłopotliwą. No i myślę, że skutkiem tej kłopotliwości jest to, że ta książka nie doczekała się uznania na formie dofinansowania ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które tam ma inne cele, to węża w kieszeni poskrania i rozrzuca pieniądze na prawo i lewo. A kto wsparł? Kto wsparł tę inicjatywę? No, wśród sponsorów z prawdziwą przyjemnością dwa nazwiska tam odczytuję, bo tych ludzi osobiście znam. Pana Arkadiusza Cimocha ze Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych z Chicago i pana Zenona Łupinę z Brukseli, który tam prowadzi takie centrum imienia Ignacego Paderewskiego, notabene też bardzo niechętnie widziane przez władze wolnej Polski i starannie omijane przez posłów do Parlamentu Europejskiego. Starannie omijane przez posłów do Parlamentu Europejskiego. No i tu jak w
soczewce się skupiają te podziały, których nie ma, o których się mówi, że to, że ich, że nie występują, że my tutaj w takich sprawach to ponad podziałami. No widzimy, że to nieprawda. Widzimy, że to nieprawda. No i tym większe uznanie dla tutaj Rok Niepodległości, dla Marszu Niepodległości, dla pana Roberta Bąkiewicza osobiście, że doprowadził do wydania tej książki, której już żaden historyk teraz nie będzie mógł ominąć ani przemilczeć dzięki benedyktyńskiej pracy pani doktor Anny Mandeli. Dziękuję bardzo. Zazwyczaj rozmawiamy o przykrych, trapiących naszą ojczyznę tutaj tematach, a dzięki panu redaktorowi mamy i celne analizy, i celny humor, który chociaż trochę łagodzi ten ból tych trudnych tematów. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, teraz znowu chciałbym poprosić o głos panią doktor Annę Mandrele, aby przybliżyła nam trochę tego procesu, właśnie mozolnego procesu tworzenia tej jakże zacnej publikacji. Tak, tutaj w nawiązaniu do tego, co mówił pan redaktor Michalkiewicz, ja od początku nie starałam się o dofinansowanie z Ministerstwa Kultury. To nie było tak, że całkiem byłam temu przeciwna, ale powody były dwa. Po pierwsze, gdy akurat za to się zabierałam, to jakiś jeden konkurs się skończył, drugi się zaczynał, ale tematyka była nie taka. Jakoś tutaj też, gdy studiowałam, to w jakichś podobnych konkursach inna tematyka wygrywała. A kolejny powód był taki, że jakiś czas temu dofinansowane przez polski rząd ukazała się jedna taka wersja raportów Witolda Pileckiego, która otrzymała dofinansowanie, ale wstęp napisał prezydent Duda. Więc ja tutaj stwierdziłam, że jakby dofinansowanie miało się wiązać ze wstępem jakiegoś z polityków, no to wolę raczej zrobić to zupełnie niezależnie. Tutaj z różnymi instytucjami, chociaż był kontakt takim jak Instytut Pamięci Narodowej, gdzie wśród pracowników miałam wsparcie, to na początku jako osoba, która przyszła znikąd, gdy pytałam o jakieś możliwości, to nie było to wtedy możliwe. Gdy już była książka ukończona i pracownikom IPN-u to pokazywałam, no to okazało się, że być może byłaby jakaś możliwość współpracy z IPN-em, ale tam to tak długo trwa, że musiałoby to jeszcze trwać co najmniej 2 lata, a my już mieliśmy uzbierane pieniądze. No, badania do książki zaczęłam prowadzić właściwie w tym samym czasie, gdy pisałam pierwszą książkę, ale nie byłam wtedy pewna, czy cokolwiek z tego się zrodzi, czy cokolwiek się wykroi, ponieważ za mało było wciąż informacji na temat na przykład Leszka Kuchcińskiego. I pierwsze, co się okazało zupełnie przypadkiem, będąc na uczelni, gdy brałam udział w kursie pedagogicznym, okazało się, że jest jednym z wykładowców, jest pan, na którego Leszek Kuchciński był wujkiem i cała rodzina też nie wie, co się z nim dzieje. Dzięki kontaktom z tą rodziną dowiedziałam się, jak wyglądała historia z ich perspektywy. Dowiedziałam się tego, że w 1947 roku stracili z nim kontakt. Na chwilę był kocioł w domu, w ogóle wcześniej już rodzina była prześladowana przez Urząd Bezpieczeństwa i żona przez około 10 lat nie wiedziała, co się z nim stało, czy został aresztowany, wywieziony, zamordowany. Po około 10 latach również jeden z byłych członków WIN powiedział, że był zabity w czasie próby ucieczki przed aresztowaniem. Co jest prawdopodobne, ponieważ ten, który to zeznał, Bronisław Czarnowski, mógł być właśnie obecny w tym samym czasie, więc staram się te zdarzenia naświetlić. W latach 90. rodzina otworzyła śledztwo, starając się dowiedzieć, co się stało z Leszkiem Kuchcińskim, czy mogą jakoś tutaj ubiegać się o odszkodowanie, albo cokolwiek po prostu się dowiedzieć. Śledztwo
zamknięto, nie rozwiązano sprawy. No później po latach rodzina, oglądając spektakl Śmierć rotmistrza Pileckiego, ze spektaklu słyszy, że Leszek Kuchciński miał rzekomo być zdrajcą. Rozpoczynają korespondencję z Telewizją Polską. Ta korespondencja, te ich zeznania, również dzięki nim dostałam sygnaturę tego śledztwa, które nie wyszukuje się w zwykłej wyszukiwarce IPN. Zamówiłam te materiały, na nie czekałam około roku. W międzyczasie po raz pierwszy wzięłam udział w programie pana Roberta Bąkiewicza, w programie na mediach narodowych. Ten pierwszy program to był maj, to był rok 2018. Był przełomowy ten program, dlatego, ponieważ poprosiłam o kontakt do rodziny Wacława Alchimowicza, jeśli ktoś przez przypadek ogląda. I okazało się, że właśnie obecny tutaj pan Arkadiusz Winnicki oglądał, skontaktowała się ze mną najpierw jego mama, czyli córka Wacława Alchimowicza, przekazując mi te informacje, jakie miała rodzina. Po programie na mediach narodowych skontaktowała się jeszcze jedna osoba, ponieważ ja w tamtym czasie nie miałam funduszy nawet na to, żeby za własne pieniądze pojechać do Londynu. Skontaktował się człowiek, powiedział, że tak go zainteresował ten program, że chce jakoś wesprzeć, jak może pomóc. No i umówiliśmy się, że dla jego syna, który niedawno się urodził, w tej pierwszej książce o duchowości Witolda Pileckiego będzie taka wydrukowana w każdej książce dedykacja, a on umożliwił mi no, skromny pobyt na 2 tygodnie w Londynie, i samolot, i wszystko, i w związku z tym mogłam dojść do tej informacji, że Witold Pilecki przed wojną był kapitanem. Ciekawe, ta informacja znajdowała się w tej głównej teczce, jeśli ktoś przychodzi do Studium Polski Podziemnej i pyta o teczkę z raportem Witolda Pileckiego, to właśnie tam. Ta druga informacja, którą tutaj umieszczamy, trzeba było trochę bardziej poszperać. Ale ta informacja o tym, że Witold Pilecki był kapitanem, znalazła się w tej teczce, którą wiele osób wcześniej przeglądało, szukając tylko raportów, informacji o tym, że Witold Pilecki przed wojną był kapitanem, przeoczyli. Więc coraz więcej było tych informacji, ale gromadząc je, no nie miałam już głowy do tego, żeby właśnie, co mówi pan redaktor Michalkiewicz, szukać funduszy, żeby jakoś to bardziej organizować. I tutaj pierwszy kontakt właściwie, na początku ja też starałam się upowszechniać odezwę do działaczy młodzieżowych. Tutaj naturalnie, ponieważ regularnie przyjeżdżałam do mediów narodowych, gdzie dzieliłam się informacjami, również właśnie tutaj prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz stwierdził, że odezwa do działaczy młodzieżowych to jest taki cenny tekst, że warto go na ten jubileuszowy Marsz Niepodległości opublikować, i rozdawaliśmy odezwę do działaczy młodzieżowych. No i jakoś później w toku dyskusji pokazywałam coraz to nowe dokumenty, informacje. Padła decyzja, za którą bardzo, bardzo dziękuję, że rozpoczniemy zrzutkę na portalu zrzutka.pl. No i ja się nawet nie spodziewałam, że tak szybko pieniądze się uzbierają. I tutaj też odpowiedzi do pana Leszka Żebrowskiego, dlaczego nie ma indeksu nazwisk. My się śpieszyliśmy na Marsz Niepodległości, żeby po prostu, żeby na Marszu Niepodległości była premiera, żeby te osoby, które wpłaciły na zrzutkę, wiedziały, że coś jest, więc tak jak najbardziej tutaj ten indeks nazwisk i tutaj te drobne mankamenty, na to już po prostu nie było czasu, żeby się wyrobić przed marszem w kolejnym wydaniu. Jak najbardziej mamy zamiar te sprawy dopracować. No ale tutaj no, cała ta historia, tak jak widzimy, jest niesamowita. Cały czas pojawiały się jakieś osoby, które były chętne pomóc, nawet jeśli tego wsparcia rządowego nie było. I też tutaj, tak jak pan redaktor Michalkiewicz powiedział, że tutaj się podąża pewnym tropem. Problem był taki, że gdy już pokazała się ta zrzutka, gdy już tutaj państwo wpłacali pieniądze, no to chcieliśmy, żeby się to ukazało jeszcze w tym roku. A kwestia była taka, cały czas przychodziły nowe informacje. Gdy już książka była prawie ukończona, tylko w innej formie, dopiero wtedy doszły dla mnie te najważniejsze informacje. Ten dokument, który
który już mi na 100% potwierdzał, że agentem Zielińskim był Kazimierz Czarnocki, bo wcześniej cały czas, mimo że rozmawiałam o tym również z doktorem Frazikiem z IPN-u, który mnie nakierował na badania doktora Łobuszewskiego, który twierdził, że właśnie agentem Zielińskim był Czarnocki, to cały czas były to dla mnie pewnego rodzaju poszlaki. Nawet tutaj pan, który mi pomagał prowadzić moją sprawę w IPN-ie, stwierdził, że on zamówi odtajnienie wszystkich agentów o pseudonimie Zieliński z tamtego okresu z Warszawy. Przyszło 40 nazwisk, ani jedno nie wskazywało na nazwisko Kazimierz Czarnocki, co pokazuje, jak bardzo ukrywano tego agenta. Dopiero później tutaj taka jedna informacja w spisie nazwisk sporządzonych już później, nie zdążyli prawdopodobnie jej zniszczyć i ona pokazuje, że właśnie chodzi o Kazimierza Czarnockiego. Ale tutaj już te informacje pokazujące na przebieg jego życia bardzo wiele potwierdzają, pokazują na niego, ale nie w 100%. Tutaj już mamy 100% dowód. Kolejna rzecz na informacje z tego procesu śledztwa dotyczącego zaginięcia Leszka Kuchcińskiego czekałam rok. Najpierw gdzieś tam ten mój wniosek został zignorowany. Potem ja wyjechałam do tego Londynu. Potem znowu przyszła jakaś informacja, że ja muszę to jeszcze uargumentować, że wysłałam wniosek, ale nie uargumentowałam. Co mnie zdziwiło, bo przy wszystkich innych po prostu dokumentach z IPN-u po prostu miałam ten mój główny wniosek badawczy, zamawiałam informacje związane z tym wnioskiem, informacje przychodziły, tutaj musiałam podać konkretną argumentację. Po telefonach od pana właśnie z mojego oddziału, który się zajmował moją sprawą, po próbach rozwiązywania tego wysłałam kolejne podanie, po chyba dwóch takich podaniach dokumenty wreszcie przyszły z zaznaczeniem, że mogę mieć je tylko na kilka dni. Taka dokładna, osobna kartka, gdzie musiałam dokładnie opisywać, z czego robię fotografię. Te dokumenty rzeczywiście okazały się przełomowe. Tam były między innymi te relacje już później, które tak naprawdę pokazało, że mogę uniewinnić Wacława Archimowicza. Między innymi tutaj był raport kapitana majora Młynarczyka, który opisuje kapitana Archimowicza jako wtyczkę winu, a ten Młynarczyk, on miał funkcję wicedyrektora ściśle tajnego biura do wewnętrznych spraw funkcjonariuszy MBP, która badała działalność kontrwywiadowczą, miała śledzić, kontrolować funkcjonariuszy ministerstwa, więc on twierdzi, że Archimowicz był wtyczką winą w MBP. Tutaj to zupełnie już tutaj obala jakiekolwiek przypuszczenia, że on miałby być kimś, kto przyczynił się do aresztowań grupy Pileckiego, wręcz przeciwnie. Więc bardzo ciekawe informacje przyszły, gdy już książka bez tych informacji była prawie gotowa, więc musiałam w odpowiednich miejscach książki te informacje dodawać. Zupełnie pewnie inaczej by to wyglądało, gdybym po dwóch latach kwerendy, mając wszystkie materiały, siadała teraz. Ale tak przynajmniej gdy Państwo to czytają, to trochę widać, że to był taki właśnie proces. Niektóre dokumenty przychodziły, inne później, więc wydaje mi się, że to oddaje taka właśnie forma, to jak ta książka powstawała. No i ja musiałam tutaj wybrać właśnie tego rodzaju publikacje, nie mogłaby być jakaś publicystyka, ponieważ no celem tutaj dalszym jest, będziemy się starać zmienić informacje w Wikipedii, na różnego rodzaju portalach internetowych, żeby te kwestie odkłamać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, ta historia z panem Arkadiuszem Winnickim, który akurat oglądał ten program na mediach narodowych, pokazuje, że przypadków nie ma, a dobre inicjatywy cieszą się i wieloma łaskami bożymi, i wsparciem ludzi dobrej woli. Szanowni Państwo, teraz poproszę o głos prezesa Roberta Bąkiewicza. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem bardzo szczęśliwy, że dzisiaj możemy się tutaj wszyscy razem spotkać. Tutaj taką laurkę wystawił mi Damian, ale trzeba tutaj przypomnieć, że Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, Loty Niepodległości, wiele tych rzeczy, które nam się udało poza marszem zrobić, to jest zasługa wielu wspaniałych osób, wielu wolontariuszy, wielu ludzi, którzy poświęcają własny czas, często własne pieniądze, własne środki,
mniej spotykają się z rodzinami, są szczerzy, dążą do prawdy. I taką osobą jest również pani doktor Anna Mandrella. To była osoba, która po ludzku, byśmy powiedzieli, gdzieś przez przypadek nawiązała z nami kontakt, ale oczywiście my jako katolicy nie wierzymy w przypadki, a faktem jest to, że nawiązaliśmy również kontakt przez księdza, to tym bardziej to pokazuje, ale Marsz Niepodległości, odkąd ja zacząłem dziać przy Marszu Niepodległości, takim naszym celem było to, żeby właśnie ten marsz nie kończył się i nie zaczynał i nie kończył się 11 listopada, tylko żeby on mógł dać Polsce coś więcej, żeby uruchamiał pewną taką chęć współpracy, sieciowania ludzi, organizacji, tworzenia jakichś takich podwali do tego, żebyśmy mogli razem wspólnie pracować. Tutaj pan redaktor Michalkiewicz mówił o tej sytuacji, w której pan rotmistrz Pilecki, Witold Pilecki wspomina o braku funduszy. To też nam przyświęcało, że po prostu bez funduszy takich rozwiązań, takiej pracy dla Polski bardziej efektywnej nie da się zrobić. I udało się między innymi dzięki tym pomysłom rozwinięcia samego Stowarzyszenia Marsz, żeby on był taką tą platformą, o której wcześniej powiedziałem, pojawił się pomysł wydania książki. Pani doktor była bardzo dobrze przyjęta przez widzów mediów narodowych. Budziło to dosyć duże zainteresowanie w wywiadach, które na początku przeprowadziliśmy we dwójkę, potem koledzy prowadzili również wywiady, potem pani doktor nagrywała własne samodzielne materiały. Pojawił się pomysł właśnie tego, żebyśmy tutaj tą książkę wydali, że jest wiele materiałów, a to, co było bardzo interesujące, to było to, że postać, no, wydawałoby się bardzo znana, powszechnie znana, uznawana za największego bohatera polskiego II wojny światowej, a może w ogóle największego bohatera II wojny światowej, okazywała się historią niepełną, historią z wieloma zakłamaniami albo z wieloma niedopowiedzeniami. I to było bardzo, bardzo interesujące, no, ze względu na to, że pani doktor jest osobą taką bardzo uczciwą, podejrzewającą za prawdę, no bo podjęliśmy to wyzwanie, tym bardziej no, przyświecało nam to, żeby właśnie ten Stowarzyszenie Marsz Niepodległości i zajęło się wydawnictwem i współpracą z historykami i stworzeniem również takiego pola, w którym ci, którzy chcieliby coś zrobić więcej i pracować dla Polski, żeby takie zaplecze mieli, postanowiliśmy tą książkę wydać, ale ta książka nigdy nie udała, wydanie tej książki prawdopodobnie nigdy by się nie udało, albo by się opóźniło bardzo w czasie, gdyby nie hojność naszych sympatyków, Polaków po prostu, którzy odpowiedzieli na nasz apel. Zbieraliśmy pieniądze na wydanie tej książki, zbieraliśmy pieniądze na badania dla pani doktor. To wszystko dali Polacy, czyli taką odpowiedzią na brak tych pieniędzy, tych środków, o których mówił tutaj rotmistrz Pilecki, jest to, że i to, co mówił pan redaktor Michalkiewicz, że dzisiaj sytuacja jest identyczna, z którą spotykał się rotmistrz, to znaczy, że my dzisiaj musimy się zacząć sami organizować, sami tworzyć właśnie te podwaliny do tego, żebyśmy takie książki mogli wydawać, żeby tacy autorzy jak pani Anna Mandrella mogli te książki pisać, żeby nie musieli iść gdzieś tam do pracy, do korporacji czy do jakichś innych zadań, które uniemożliwią im badania, bo proszę Państwa, to co wydaje mi się, że to tutaj nie wybrzmiało w trakcie tej dyskusji, ale pani Anna Mandrella wykonała ogromnej rzeczy. Przede wszystkim ściągnęła, czy przywróciła, może to będzie lepsze słowo, przywróciła honor ludziom, którzy zostali oskarżeni o
ogromną zdradę ludzi, którzy przez 30 lat tak zwanej niepodległej Polski byli oskarżani o właśnie o zdradę, o to, że wydali tego największego bohatera. A okazało się zupełnie odwrotnie. To nasuwa oczywiście większe takie duże wątpliwości co do pracy historycznej i w ogóle działań tutaj Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak to podkreśla pan redaktor, że tutaj przynosi to ogromne wątpliwości, jak ta praca jest wykonywana, kiedy największy bohater II wojny światowej, jego historia jest po prostu nieznana. Nieznana, a ludzie ze środowiska narodowego, tutaj w tym przypadku z obozu narodowo-radykalnego, są oskarżani o zbrodnie, o zdradę, o współpracę z okupantem. Okazuje się zupełnie odwrotnie, dlatego to jest największa zasługa dwóch ludzi, pan Kuchciński i pan, przepraszam, Alchimowicz, przepraszam bardzo, pan Alchimowicz, tym ludziom został przywrócony honor. To jest największa zasługa pani doktor. Myślę, że te wydanie, ta książka być może będzie też taką iskrą, która wzbudzi zainteresowanie wśród innych badaczy niezależnych, tak? Bo tutaj, no, tak jak mówiłem, na państwo dosyć, na państwo, na Ministerstwo Kultury dosyć ciężko liczyć. Będzie taką iskrą, która wyzwoli siły, żeby te badania podjąć. Wczoraj pani doktor napisała na Twitterze o obozie koncentracyjnym w Warszawie, KL Warszał. I ja odpowiedziałem, że być może to jest następna sprawa, którą powinniśmy się zająć. Być może uda się tutaj współpracować z panem Leszkiem Żebrowskim. Jest to sprawa, która kategorycznie by szła w poprzek tej narracji żydowskiej, czy tej narracji międzynarodowej, w której Żydzi są oczywiście tylko jedynymi tutaj ofiarami II wojny światowej. Tutaj w tej książce dowiadujemy się również, że są katami, ale jeśli byśmy się dowiedzieli, że faktycznie istniał tutaj obóz koncentracyjny w samym sercu Polski, w jego stolicy, i zginęło tutaj kilkadziesiąt, a być może kilkaset tysięcy Polaków, byłaby to informacja, która, no, która by zupełnie zmieniała optykę ludzi, którzy gdzieś z zewnątrz zupełnie, ale i również dzisiaj w Polsce czytaliby te wszelkie informacje o tym rozprawieniu się tylko z narodem żydowskim. Być może to jest kolejny temat, którym powinniśmy się zająć, być może którym się zajęła pani doktor. Naprawdę dzisiaj bardzo dziękuję za przywrócenie honoru i tym bohaterom oskarżanym o zdradę, i tej organizacji, z której ja się również wywodzę, obozowi narodowo-radykalnemu, który był oskarżany o to właśnie, że wydał tego największego bohatera II wojny światowej. I tutaj kończąc, my wspólnie, Polacy, będąc w takiej sytuacji, jaka jest dzisiaj, czyli dosyć trudnej, takiej, gdzie nie zawsze państwo polskie podąża za polskim interesem, albo przynajmniej tak się nam wydaje, musimy się sami zacząć organizować, musimy się zacząć tak sprawnie organizować, jak przy wydaniu tej książki. Musimy tworzyć własne ośrodki, własne miejsca, w których się spotykamy. Być może tutaj to miejsce, w którym się dzisiaj właśnie widzimy, w którym możemy rozmawiać z autorem książki, omawianej książki, jest jednym z ostatnich miejsc, w których dosyć swobodnie możemy to na tą chwilę robić, a wydaje się, że może to nie potrwać zbyt długo. Dlatego ja ostatnio wraz z kolegami zaapelowałem o powstanie Centrum Niepodległości, które by było miejscem współpracy wielu środowisk niepodległościowych, współpracy autorów, publicystów, współpracy różnych organizacji, w których będziemy mogli bronić i polskiej historii, i polskich interesów dzisiaj, i będziemy mogli bronić tego wszystkiego, co dla nas, Polaków, jest ważne.
Kończąc, chciałbym wspomnieć tutaj jeszcze o panu Tadeuszu, który pomógł nam przy wydaniu książki. To jest następna osoba, która pojawiła się, proszę państwa, można powiedzieć, też znikąd albo przypadkiem, która włożyła bardzo dużo, pracy, żeby tą książkę wydać. Bardzo mocno na mnie naciskała, bo to ja byłem największym takim spowolniaczem całej tej inicjatywy. Naprawdę człowiek już bardzo dojrzały, ale z ogromną ikrą i energią, który pomógł nam przy wydaniu tej książki, za co panie Tadeuszu bardzo panu dziękuję w imieniu swoim i Stowarzyszenia Marsz Niepodległości i Rok Niepodległości. Dziękuję. Ja też bardzo dziękuję, jestem pod wielkim wrażeniem, że Stowarzyszenie Marsz Niepodległości gra na wielu fortepianach i podejmuje wiele ważnych inicjatyw i nie jest to jedynie przemarsz raz do roku, ale mamy coś tak naprawdę dla następnych pokoleń, czyli tę wartościową książkę właśnie wydaną przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Teraz bardzo proszę, panie... Jeszcze bardzo krótko, bo... Nie wiem, czy jeszcze będziemy zabierać głos w innych sprawach, ale na początek chciałbym bronić tu pana Tadeusza Matuszyka, że to jest człowiek znikąd. Ja go znam od roku 80. Jak powstawała Solidarność, znany był przedtem w tych poprzednich kilku latach jako antykomunista jednoznacznie zdeklarowany, także nie był znikąd, nie jest i na pewno nie będzie. A wiem stąd, że współpracowaliśmy razem w tamtym okresie. W regionie ma zawsze Solidarności, to była frakcja tak zwana narodowa, znienawidzana przez bujaków i innych jako ta niedobra, bo oni tylko byli dobrzy. Teraz chciałbym państwu zwrócić uwagę na coś, co jest, wiąże się z tą książką, ale trochę pośrednio. Otóż kilka miesięcy wcześniej, przed książką pani Anny Mandrelli, wyszła książka pana Jacka Fairweathera pod tytułem The Volunteer, Ochotnik. To jest książka w Witoldzie Pileckim. Na świecie, a szczególnie w Polsce, wzbudziła ochy, jak o, wreszcie nam napisał ktoś opcję o Pileckim, jak dobrze napisał. To nie jest człowiek, który wykonał chociażby w części takie badania jak pani Anna, ale rzeczywiście książkę napisał. Natomiast pani Anna od pewnego czasu toczy z nim publiczne spory na Twitterze. Chwała jej za to, ja to śledzę z wielką ciekawością i z przyjemnością, bo ona potrafi nas bronić. Potrafi nas bronić po angielsku. To jest gdzieś w przestrzeni tej światowej, to trafia, zostaje ten bardzo ważny ślad. A o co w tym wszystkim chodzi? Otóż autor zachodni widzi sprawy polskie tak, jak to na zachodzie pokazuje. W lipcu tego roku zamieściłem u siebie na Facebooku wstępną recenzję kogoś, kogo bardzo dobrze znam, przyjaciela z Chicago, Jana Peczkisa, którego recenzję z przyjemnością cały czas, jak tylko mogę i mam coś nowego od niego, zamieszczam. On napisał wstępną recenzję książki Ochotnik i pokazał to, na co powinniśmy zwracać uwagę, na co pani Anna zwraca uwagę, bo cały czas wytyka. To tło antypolonizmu, które zawarte jest w jego publikacji. To nie jest tylko i wyłącznie jego wina. Po prostu Zachód taki jest, tak nas widzi, tak został nauczony. Ja tylko takie drobne przykłady podam, które wyłapałem od Jana Peczkisa. Otóż w tej książce Czeka firmy Jana są na przykład takie rzeczy, tego typu zarzuty, jak polscy lekarze w Auschwitz zbyt szybko leczyli Żydów, a Polaków wolniej. Czyli stał ktoś ze stoperem i mierzył. Ha, na Żyda to było 15 sekund, a na Polaka 25, więc mamy to oczywisty przykład antysemityzmu. To są takie niby, wydawało się, drobne uszczypliwości, drobne złośliwości, ale one tworzą atmosferę, pokazują nas w tym bardzo negatywnym świetle. Tam jest cały czas o tym, jak Polska źle traktowała swoje mniejszości w okresie przed II wojną światową, jak na przykład naziści nie dokonywali, bo tam nie ma słowa, Niemcy to jest coś czasami, ale nie wiem, według naszych pojęć, Niemcy naziści, tak naprawdę Niemcy, bo nikt tam Niemcom nie zaglądał legitymacje partyjne, oni nie mieli tego celu i nie robili tego, żeby dokonywać masowych morderstw na Polakach. Tylko na Żydach. Więc jak ktoś mówi o masowych morderstwach na Polakach, to jest to najmniej podejrzane, bo to jest też antysemityzm, odbiera cierpienie Żydom, co jest oczywiście nieprawdziwe. Że niemiecka eksterminacja
wykluczyła tak naprawdę Polaków, że Polacy temu nie podlegali. No, po prostu spadali ze schodów. I tego typu rzeczy tam są cały czas. Na przykład mordowanie Żydów w Powstaniu Warszawskim, to jest dla niego zupełnie oczywiste. I cały czas jeszcze jest to podkreślenie ważne, na co ten autor zachodni się powołuje, na jakich autorów, na jakie publikacje. Mamy tu oczywiście redaktor Gazety Wyborczej Annę Bikont, córkę Lei Horowitz. Mamy Michała Cichego, niesławnej pamięci, on już publikuje od wielu lat, to był Cyngiel Adama Michnika, który wymyślił, można tak strywializować, że Powstanie Warszawskie do wybuchu tak naprawdę po to, żeby powstańcy mogły sobie Żydów pogania się pomordować. Później była wielka afera, ale ten przekaz poszedł w świat i to jest cały czas mimo wyjaśnienia, mimo pokazania zakłamania Gazety Wyborczej tego, co zrobiła, ta sprawa żyje na Zachodzie jako coś zupełnie oczywistego. Powstanie Warszawskim Polacy przede wszystkim mordowali Żydów. I to poszło i żyje. Jest Barbara Engelking, ta, która mówi po imieniu, tak jak się powinno mówić o Gazecie Wyborczej, że to gazeta żydowska. Ona jest tu autorytetem. To jest ta osoba, która pokazuje też, jak Polacy od początku do końca Żydów mordowali. Także po wojnie, pogromy powojenne, Kielce. To wszystko, co pojawia się w tej książce, ona to pokazuje zupełnie inaczej. Jej narracja jest tam brana pod uwagę, jest powtarzana, tego nie będzie pod uwagę ta strona brana. Jest oczywiście osławiony Jan Tomasz Gross, jako ten, który najlepiej zna historię Polski. I wreszcie aparatczyk komunistyczny, politruk Szmul Krakowski, on się nazywał Erlich, był dyrektorem Żydowskiego Instytutu Historycznego, przechodził bardzo kursy w pewnym ministerstwie w tamtych latach. Oczywiście nie został tej służby skierowany, więc nie można o nim mówić, że miał z nim coś więcej później wspólnego. A to jest człowiek, który został wymyślił żydowską brygadę Armii Ludowej w Powstaniu Warszawskim. Potężną jednostkę, doskonale uzbrojoną, która walczyła na Starym Mieście do końca prawie września 1944 roku, mimo że powstanie upadło na przełomie sierpnia i września 1944 na Starówce, a następnie ta brygada się rozpłynęła. Ale w publikacjach źródłach żydowskich na Zachodzie, jak się mówi o powstaniach, to są dwa powstania w getcie, a jeśli powstanie warszawskie, to to jest żydowska międzynarodowa brygada Armii Ludowej, która dokonała tak niezwykłych rzeczy. I to są fundamenty wiedzy autorów zachodnich. Nie musi być tam z ich strony złej winy, że oni to robią specjalnie, ale to świadczy o poziomie tych ludzi. Jak zostali wyedukowani i jak ta strona cenzorska, bo przecież wydawnictwa czy różnego rodzaju środki naukowe na Zachodzie pilnują, żeby się inna wiedza nie przedostała. Pani Anna wchodzi z nimi w spór, dyskutuje, pokazuje w sposób bardzo delikatny, jak najbardziej do przyjęcia, ale mówi nie, 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 nie. To jest postawa, której oczekujemy i powinna być wzorem dla tych, którzy się albo boją, albo nie chcą. Dziękuję. Ja chciałbym pana Tadeusza przeprosić, jeśli to tak zabrzmiało. Chciałem powiedzieć o tym, że powiem wprost, że wiele osób, którzy się pojawiają w otoczeniu Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, czy Roty Niepodległości, czy przeróżnych inicjatywach, no to trafiają mi się jak ślepej kurze ziarna. Pan Tadeusz jest oczywiście człowiekiem, który ma ogromną historię, jest w tej grupie narodowo-katolickiej, która była w Solidarności, ma bardzo, bardzo piękną kartę historyczną i nie chciałem, żeby to tak zabrzmiało. Jak tak zabrzmiało, to panie Tadeuszu, serdecznie pana przepraszam. To raczej chodzi o mnie, że mnie się tak nie potrafiłem gwiazdy. No. Dziękuję. Bardzo dziękuję, dlatego teraz poprosimy właśnie o głos pana Tadeusza Matuszyka. Kłaniam się Państwu, dzień dobry. O, dobry wieczór, dobry Boże. Król Jan Chryste. Dlaczego? To jest moim zdaniem powinien być program naszego, jeden z ważnych punktów programu naszego działania. Siły zła, które chcą zlikwidować naród polski, są tak potężne i tak bogate, że bez pomocy z nieba sami nie damy rady. To jest w tej jednej kwestii. Jeśli chodzi o wypowiedź pana
Leszka, znakomitego naszego historyka. Piękna wypowiedź, wspaniała, ale on jednego nie wziął pod uwagę. On jako wspaniały historyk patrzy się na wspaniałe opracowanie pani Ani z punktu widzenia historyka, naukowca. Pani Ania, jej ambicją było w pierwszym rzędzie pokazanie prawdy, a z drugiej strony, żeby ta książka trafiła pod strzechy, żeby wszędzie trafiła, żeby pokazała prawdę o środowisku polskim, narodowym. To jest a propos. Także to pan Leszek ma rację, tylko że z tej pracy pani, genialnej pracy pani Ani, mogą korzystać naukowcy. Tak jest. Tak jest. Nie ma tu żadnych przeszkód. Jeśli chodzi o historię sprawy, ona jest niezwykle prosta, to znaczy w tym sensie. Przecież naród polski ma wybitnych, wspaniałych bohaterów. Można powiedzieć brylanty, czy najwyższej klasy, czy diamenty. I na przykład te dwie postacie, jakie Rotmistrz Pilecki i święty Maksymilian Kolbe, oni powinni, od wielu lat tłumaczymy, że te postacie, ponieważ Holokaust jest zachwalany w tym sensie, że jest podany tylko Holokaust i oświęcim Holokaust, jest to kłamstwo. Tam ginęli w pierwszym rzędzie, w pierwszym okresie tylko Polacy. Z uwagi na strukturę obozu w Oświęcimiu, przed wejściem do obozu uważam, że powinny stanąć dwa potężne pomniki, postumenty właśnie tego bohatera naszego narodowego, rotmistrza Pilickiego i świętego Maksymiliana Kolbe. O to chodzi, żeby nie naruszyć struktury obozu, a jednocześnie, żeby ci, którzy przyjeżdżają do obozu, wiedzieli, że mamy dwa takie brylanty i zakłamane. To świetnie pokazał pan właśnie nasz znakomity terytorista najwyższej klasy. Tak jest. Pan Stanisław pięknie to wypunktował. Tak, ale wracając do meritum sprawy. Wielka i jedyna zasługa jest pana prezesa, pana Bąkiewicza. Dlaczego? On we właściwym czasie, we właściwie można powiedzieć osoby w połowie października zwrócił się, czy mógłbym pomóc w wydaniu, która jest w trakcie opracowywania książki. Polak potrafi. Więc proszę Państwa, nie wchodząc w szczegóły, bo żeby Państwa nie zanudzać, pani Ania skupiła się, swój geniusz kobiecy wykazała maksymalny i książka została i przed 11 listopada, tam pamiętam w piątek, parę dni wcześniej, pan prezes otrzymał książkę. Tak jest. Także to, ale to jest tylko i wyłącznie zaleta pana prezesa, dlatego że on we właściwym czasie podjął właściwą decyzję w sprawie pisania przez panią Anię i moja droga pomoc, wszelkie błędy, przepraszam, ja biorę na siebie. To, bo od strony tej merytorycznej to o pani wszystko, ja tam nie wiem. To jest dziecko tworzyło pani Ani, ale tam, to już, jak jest coś źle, to ja. Także. To dobrze mieć takiego pomocnika. Tak to wygląda. I dlatego, że ta sprawa rotmistrza Pileckiego dla mnie była niezwykle ważna, niezwykle od wielu lat. Jak właśnie pan prezes mi zaproponował tą sprawę, to jak to się mówi, nie mogło mnie większe szczęście spotkać, tak? Że mogę w jakiś sposób przyczynić się do tej sprawy. Tutaj co trzeba podkreślić? Trzeba podkreślić, że od 300 lat naród polski jest opluwany, jest doprowadzony do, jak gdyby w pewnym sensie nawet do samozniszczenia, że ta działalność wewnątrz tych naszych, tu już było powiedziane, mamy wewnątrz wrogów, bo tych zewnętrznych wrogów to prawda, ale mamy wewnętrznych wrogów, zresztą najlepszy dowód, to zresztą to mój kolega, co damy, to może troszeczkę inaczej powiedzieć, może, że to jest G podane na
porcelanowym talerzyku. Mowa o tej ostatniej noblistce, prawda? I całe szczęście, że fama głosi, że to nie jest Polka, tylko jakaś Ukrainka. Więc ta hańba tego opluwania narodu polskiego trwa i za to się otrzymuje jeszcze polskie pieniądze. I teraz wracając do tej meritum sprawy, bo ja tak dostrzegam temat być może niepotrzebnie, ale dlaczego ta praca pani Ani jest taka ważna, że po pierwsze ona wykazała ten właśnie ten niuans kobiety, tą genialność kobiety, że tutaj w tym wąszczu tych przesłuchań, paragrafów, protokołów, ona to przeprowadziła po mistrzostwu, z kobiecą naprawdę finezją. Wykazała ten geniusz kobiecy, że tą książkę się czyta. Ja w pierwszej fazie przeczytałem 10 czy 20 stron i tak trochę się zmęczyłem, odłożyłem. Ale po jakimś czasie wróciłem do tej książki i mówię, i rzeczywiście, ją się czyta bardzo dobrze, trzeba przerwać te przepierwsze takie sprawy, ale tam dalej to się czyta prawie jak kryminał. Zresztą jeden z polskich współczesnych wspaniałych historyków powiedział, że czyta się to jak wspaniały kryminał. I ma rację. Trzeba się właśnie i na tym zaleta tej genialnej książki polega, że ona, żeby trafiła po mimo że mówi pan Leszek, ale on ma rację. Ale pani Ania napisała w pierwszym rzędzie tą książkę, żeby ona trafiła pod strzechy, żeby odkłamać to opluwanie naszych środowisk narodowych. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję bardzo. Pan Tadeusz Matuszyk jest takim symbolem, że jednak po tej hekatombie narodu polskiego II wojny światowej jednak udało się wznowić sztafetę pokoleń i jakby tą działalnością cały czas młodsze pokolenie gdzieś tam stara się swoim doświadczeniem tutaj instruować, za co bardzo dziękujemy. Jest to dla nas bardzo ważne. Teraz o głos chciałbym poprosić pana Arkadiusza, przepraszam, pana Andrzeja Marka Ostrowskiego. Dobry wieczór państwu. Ja nie jestem historykiem, ale poznałem Rotmistrza osobiście jako dziecko. Cieszę się, że dożyłem czasu, kiedy o tej postaci mówi się otwartym tekstem, nikt się nie udaje, że to nie to jest niepolityczne, czy nie jest to poprawne politycznie. I jeszcze bardziej cieszyła się moja matka, która była jego łączniczką i w jej mieszkaniu właśnie ojciec, wuj Witold Pilecki ukrywał się dwukrotnie przed pójściem do Auschwitz. Z naszego mieszkania wyszedł, sam podjął decyzję, że dołączy do łapanki, bo wygarniano wtedy mężczyzn z domów oficerskich na Żoliborzu. Po ucieczce z Auschwitz wrócił do naszego mieszkania i do 1 sierpnia 1944 roku również był, czyli dwukrotnie, że tak powiem, z nim miałem kontakt osobisty. Ale najważniejszą rzeczą jest, że po ucieczce z Auschwitz i kiedy trafił do Warszawy, musiał mieć wyrobione nowe dokumenty, tak zwany Ausweis. I ten Ausweis był wyrabiany w Legionowie przez mojego dziadka Czesława Wiśniewskiego i tutaj na tej okładce książki jest na nazwisko Roman Jezierski, fałszywy Ausweis, z którym dziadek musiał przyjechać z Legionowa na Waleje Jerozolimskie do jakiegoś tam Hauptführera czy jakiegoś innego wysoko postawionego urzędnika niemieckiego i wraz z innymi formularzami z tego okręgu, znaczy z miasta Legionowo, przemycić Ausweis,
który mógł się później posługiwać wuj i z tymże dokumentem był aresztowany przez UB po zakończeniu wojny, II wojny światowej. Ja przy tak doskonałych mówcach, którzy tu przede mną występowali, nie czuję się na siłach mówić szerzej na ten temat. Bardzo dziękuję za cierpliwość i cieszę się, że tu z Państwem jestem. Bardzo dziękujemy za tę opowieść. Teraz poproszę o głos pana Arkadiusza Winnickiego. Dzień dobry Państwu. Chciałem wspomnieć o takiej sytuacji. Mój dziadek po unieważnieniu wyroku miał możliwość, umieszczono na cmentarzu powązkowskim tablicę na tym pomniku więźniów politycznych. I ta tablica łącznie z pomnikiem istniała do 2013 roku, kiedy pomnik został zdemontowany w związku z eksmacjami. Po wybudowaniu nowego pomnika niestety nie została tam ani, nie ma tam ani tablicy z boku na tych ścianach, ani niestety szczątków nie znaleziono i nie zidentyfikowano. W związku z tym mój dziadek nie ma w Polsce żadnej tablicy memoratywnej ani żadnego grobu symbolicznego. I to jest taka sprawa, która nas bardzo boli. A próby unieważnienia wyroku to rozpoczęła już moja prababcia, matka Wacława Artymowicza, Anna Artymowicz. Prokurator w 1957 roku napisała pismo do prokuratora generalnego. Prokurator generalny odpowiedział, że takie ciążą zarzuty na Wacławie Artymowiczu, że nie ma możliwości unieważnienia tego wyroku. No i minęło kilkadziesiąt lat. Moja mama w 90 roku dowiedziała się, że tygodnik Wokanda publikuje listy skazanych w więzieniach warszawskich. I tam była informacja, że mój dziadek został zamordowany w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej 11 lutego 1948 roku. Na podstawie tej informacji zwróciła się do resortu więziennictwa o dokumenty i mając te dokumenty wystąpiła o unieważnienie wyroku. I po unieważnieniu wyroku właśnie została na mocy wyroku sądu przy współpracy z Fundacją Ochrony Zabytków doktora Tadeusza Spata zamontowana tablica na pomniku niewinnie straconych więźniów politycznych w lat 45-56 na Łąsce. No i do tej pory niestety nie ma żadnej tablicy w Polsce, ani żadnego grobu symbolicznego, który był do momentu ekshumacji. Bardzo dziękuję zarówno panu Andrzejowi Markowi Ostrowskiemu, jak i panu Arkadiuszowi Winnickiemu. To dla mnie zaszczyt, że mogę być w jednym miejscu z krewnymi tych wielkich polskich bohaterów. Teraz jeszcze raz poproszę o głos panią doktor Annę Madlę. Kilka słów takiego do powiedzenia do tego, co pan Arkadiusz Winnicki powiedział, to właśnie o czym mówił, to jest informacja o grobie kapitana Wacława Archimowicza, tego, który tutaj przez innych autorów podejrzewany był o zdradę. Ja tutaj pokazuję, że on działał dla dobra Polski, przekazywał te najcenniejsze informacje dla grupy Witolda Pileckiego. To na początku były moje przeczucia, potem już korespondowałam najpierw właśnie z mamą pana Arkadiusza, z panią Ewą, która po którymś z naszych programów mediów narodowych
napisała taki list do redakcji mediów narodowych. Dziękuję za zajęcie stanowiska wobec niesławienia ojca, czyli właśnie Wojciecha Achimowicza i Leszka Kuchcińskiego, nieudokumentowanymi, bezpodstawnymi oskarżeniami i bezpośredniego wpływu na samopoczucie rodziny. W licznych publikacjach, w prasie, książkach, portalach internetowych, spotkaniach z czytelnikami, wystąpieniach publicznych i w środkach masowego przekazu bez żenady przekazywano niesprawdzoną wiedzę o moim ojcu, często przeinaczając fakty, ukrywając istotne informacje dotyczące działalności ojca. Robiono to często w sposób ironiczny, z obraźliwym komentarzem. Wielokrotnie podejmowałam trudną walkę o dobre imię zmarłego. Między innymi zwróciłam się do prezesa IPN, by wycofał ze spisu publikacji książkę zapieszczoną na portalu edukacyjnym IPN o rotmistrzu Pileckim, która zawierała niezgodne z dokumentami informacje oraz naruszała moje dobra osobiste. Kontaktowałam się z redaktorami naczelnymi gazet, w których pojawiły się artykuły na temat ojca. Domagałam się od nich sprostowania i przeprosin. Nie było to proste, ponieważ ludzie związani z prasą i mediami nie czuli się odpowiedzialni za zniesławienie mojego ojca, nie widzieli w swoim postępowaniu nic niestosownego. W moim środowisku, w małym mieście Zgorzelcu, nie czułam się komfortowo. Wraz z rodziną od kilkudziesięciu lat mieszkam w tym mieście. Wykonywałam zawód, który wymaga kontaktu z ludźmi, a mama moja była znanym, cenionym specjalistą, lekarzem, psychiatrią i neurologiem. Zaczęłam się czuć niepewnie, gdyż znajomi dopytywali się o mego ojca, a nawet posuwali się do stwierdzenia, że skoro poważni ludzie, eksperci w ten sposób napisali, to znaczy, że tak było i traktowali je jako niepodważalne fakty. Znajomi wiedzieli o podejmowanych przeze mnie staraniach w latach 90. o unieważnienie wyroku skazującego ojca i o uzyskaniu unieważnienia oraz o istnieniu tablicy pamiątkowej na cmentarzu Powiązkowskim w Warszawie. Dzięki zaangażowaniu pani w sprawę wyjaśnienia działalności mojego ojca poczułam się bardziej bezpieczna w swoim środowisku, za co dziękuję także w imieniu mojej rodziny. No i właśnie ta tablica upamiętniająca, no to musiała zostać zdjęta, gdy prowadzono ekshumację. Teraz ekshumację na Łączce już zakończono, a tablica nie powróciła na miejsce. Bardzo dziękuję za tę wypowiedź, za wszystkie wypowiedzi. Myślę, że teraz będzie... Tak, jeszcze pan Tadeusz. Informacja jeszcze. Może jakieś pytania? Nie, jeszcze informacja. Będzie wszystko. Informacja tego typu, jako ciekawostka. Jakieś 10 dni temu zwróciłem się do redakcji naszego dziennika z prośbą, że chcę umieścić pogłoszenie płatne o tym dzisiejszym promocji książki pani doktor, wspaniałej książki. Oczywiście otrzymałem po jakimś czasie odpowiedź, że odmawiają i bez uzasadnienia. To jest jeden temat. Drugi temat. Od 10 tygodnia walczyłem z radiem w Polsce, bo to nie polskie radio jeszcze. Może dożyjemy, że będzie polskie radio, będzie polska telewizja. Może dożyjemy. I z tym, co instytucją i z tą, nawet jeszcze dzisiaj słałem maile i prosiłem, rozmawiałem z tymi ludźmi. Część tych ludzi mówi: panie, my jesteśmy całym sercem z wami, ale mamy swoich przełożonych. Także trzeba o tym mówić, nagłaśniać, że mamy tą blokadę. Ruch Narodowy ma blokadę. Tak samo, a szczególnie pan prezes też walczy z tymi różnymi możliwościami, ale przecież ta piękna idea teraz, te rody niepodległości, chodzi o to, żeby obudzić naród polski, żeby się naród polski podniósł z tego upadlania bez przerwy, opruwania. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, teraz przyszedł czas właśnie na pytania. Jeśli ktoś z Państwa ma właśnie ochotę zadać pytanie, to bardzo proszę o zarówno sformułowanie adresata swojego pytania, jak i właśnie pytanie, a nie wygłaszanie przemów. Bardzo będę rad, jeśli tak uczynimy. Janusz Kielak. Ja chciałbym tylko zadać jedno pytanie pani doktor. Czy ta książka będzie przetłumaczona na język angielski i rozpowszechniona w USA? Jeżeli chodzi o podobne sprawy, na przykład te książki pana Jerzego, chyba Roberta Nowarta,
też są szeroko znane, są bardzo podobne, jeżeli chodzi o profile, to czyli o zachowywaniu historii polskiej przez Żydów, nie były chyba tłumaczone w Ameryce. I tylko zapytałem się o to, to było oburzone, że w ogóle się o to pytał. To zapytałem się, czy on, te wspaniałe jego książki, czy będą tłumaczone na język angielski. To jest podstawa. Jeżeli tego nie zrobimy, to te szczepy nasze w Polsce będą, tam książka trafi. Ale pod szczepy amerykańskie nie trafi. I będzie w dalszym ciągu taki stan, jaki jest obecnie. Po drugie, ja nie czytałem tej książki, dokładnie może mylę to, czy pan Rotmistrz-Dilecki został aresztowany, czy sam się zgłosił do Służby Bezpieczeństwa? Był takim optymistą. Bo wrócił z Uralu w 1945, prawda? I ktoś podobno, czytałem taki artykuł. Ktoś mi powiedział, że to już Polska, ta milicjanta, ta nastrzymująca Polka, żeby się zgłosił, bo przecież ma takie zasługi dla Polski. Dziękuję bardzo. Pomysł z wydaniem książki w języku angielskim od jakiegoś czasu już chodzi po głowie. Jest kilka osób, które jakoś by chciały to wesprzeć, ale ja powiedziałam, jeśli by to miało mieć miejsce, to nie byłoby to dokładne tłumaczenie tej lub tej poprzedniej książki, bo te dwie książki są na rynek polski dla osób, które gdzieś tam już coś o Rotmistrzu Pileckim słyszały, więc na ten rynek zagraniczny to trzeba by napisać, biorąc pod uwagę te odkrycia, te dokumenty, od początku książkę, która by też opisywała bardziej dokładnie historię Polski, tych wszystkich relacji i pewnie to by była trochę właśnie w kontrze do tej książki Jacka Ferwetera. Tylko tutaj jest taki problem z dystrybucją. Pan Ferwetter ma ogromną tutaj dystrybucję, zarówno w księgarniach, jak i promocję, na przykład w Stanach Zjednoczonych, w Muzeach Holokaustu. Do mnie odezwała się piosenkarka Katie Carr, polskiego pochodzenia, ale Brytyjka, dopiero w późniejszym okresie się uczyła języka polskiego. Ona poznała pana Kazimierza Ciechowskiego, tego, który uciekł z Auschwitz, o nim śpiewała piosenkę. Dzięki niemu właściwie zaczęła się uczyć języka polskiego. I ona mi mówi, że czyta tą książkę Jacka Ferwettera, że nie rozumie, jak to może być w Londynie, w ambasadzie promowane, że ona tam poszła, mówi, że oni chyba sami nie czytali, co oni promują. I ona mówi tak, te same muzea w Stanach Zjednoczonych, które teraz promują Jacka Ferwettera, gdy ona się do nich zgłaszała, że przyjedzie razem z panem Kazimierzem Pichowskim, gdy jeszcze żył, na takie właśnie spotkania, że on będzie opowiadał o Auschwitz, o swojej ucieczce, a ona będzie śpiewała swoje piosenki, to wszyscy jej odmówili, więc te same instytucje, które jego promują, jej odmawiają. Mamy tutaj taki przykład, więc jak najbardziej jest ten pomysł w głowie, jestem chętna napisać, tylko tutaj cały czas pytanie, co z dystrybucją, jak to zrobić, żeby nie tylko ta książka w języku angielskim została napisana, ale żeby jeszcze była dobra dystrybucja. Wracając do pana Ferwettera, on napisał do mnie maila, nie mam czasu, ale mam mu odpisać, więc to jest dobre, że właściwie nie boi się dyskusji, że będziemy w kontakcie, zobaczymy jak to dalej pójdzie. On dzisiaj na Twittera wrzucił kolejną taką tutaj niesamowitą jakby dla nas tutaj informację, wrzucił obraz więźniów KL Auschwitz z roku 1940, to są święta Bożego Narodzenia, a obraz w późniejszym czasie przez jednego z polskich więźniów, którzy przeżyli Auschwitz, namalowany. Więźniowie stoją na apelu, jest Boże Narodzenie, jest choinka, pod choinką trupy zamordowanych polskich więźniów. I on napisał, że jest Boże Narodzenie Auschwitz 1940 i pod choinką leżą zamordowani Żydzi. Na tym obrazie to widać, że mają te czerwone trójkąty i w komentarzach właśnie niektórzy Polacy mu piszą, że to Polacy starają się z nim dyskutować. No więc co za nim stoi, żeby w ten sposób ten obraz opisywać? No to jest ciekawa sprawa. Jak to było z aresztowaniem Witolda Pileckiego? No oczywiście nie chciał być aresztowany, ale tutaj jest kwestia taka, że kilkukrotnie prawdopodobnie proponowano mu wyjazd za granicę, a on nie chciał wyjechać, chciał do końca pozostać w Polsce, do końca chciał pracować. No i tutaj opisuję mniej więcej, jak doszło do tego aresztowania.
prawdopodobnie było to w mieszkaniu pana Makarego Sierockiego, więc tutaj mniej więcej jest to opisane. On wcześniej był obserwowany. Dlaczego właśnie w maju doszło do aresztowań? To też jest ciekawe i to też tutaj odkrywam, co potwierdził mi pan doktor Frazik z IPN-u, z którym się tak konsultowałam, jeśli chodzi o specyfikę tych dokumentów. Cała grupa była obserwowana wcześniej. Tutaj mamy dokładne, z jednej strony te obserwacje z okolic Bydgoszczy, które jednak nie dały namiarów na całą grupę, ale już w marcu bardzo szczegółowe obserwacje współpracowników Witolda Pileckiego. I tutaj pojawia się informacja, taki tutaj zamieszczam rysunek, tutaj właśnie z jednej strony grupa rotmistrza Pileckiego, z drugiej strony obserwowano Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Tymi obserwacjami przez jakiś czas kierowała ta sama osoba, Stefan Skrzypiec. I pojawia się informacja, że przy MBP znak zapytania, czyli oni nie wiedzą, że jest ktoś z MBP, kto przekazuje informacje do podziemia, ale nie wiedzą, kim jest ta osoba, stąd ten znak zapytania. I dopiero pod koniec kwietnia otrzymują przez właśnie Kazimierza Czarnieckiego konkretną informację, co prawda błędnie podane nazwisko Alchimowicz, ale już to kojarzą, że to jest Alchimowicz. I kilka dni później Wacław Alchimowicz zostaje aresztowany i w tym samym czasie rozpoczynają się aresztowania w grupie rotmistrza Pileckiego. Więc oni mogli ich już właściwie wcześniej aresztować, ale cały czas czekali na rozszyfrowanie tego, kto jest tą wtyką w MBP, kto ich cenne informacje przekazuje do podziemia. Bardzo dziękuję. Dzień dobry, Krzysztof Szczepczak. Ja mam pytanie do wydawcy, czyli do pana prezesa Wąkiewicza. Czy przewidujecie państwo wersję elektroniczną tej książki w postaci e-booka? To by bardzo uprościło dystrybucję. Koszty są jednorazowe przygotowania tego, a później można prawie że bezpłatnie to dystrybuować przez internet. Drugie pytanie, czy myślicie państwo o audiobooku? Audiobook bardzo fajnie, bardzo dobrze się dystrybuuje wśród ludzi młodych, którzy mają niestety problemy z czytelnictwem. Być może niektórzy będą zainteresowani taką formą odbioru treści. I drugie pytanie, jakim budżetem zamknęła się, jeżeli to nie jest tajemnica, oczywiście ta publikacja to nam da pewną orientację, że tego typu materiały wartościowe jednak kosztują i czy przewidujecie państwo jakiś budżet przeznaczony na pomoc tej książki? Dziękuję bardzo. Pierwsza rzecz, e-book, o tym rozmawialiśmy, prawdopodobnie będzie dostępny z audiobookiem. Takiej dyskusji z autorem nie prowadziliśmy, być może trzeba się będzie nad tym zastanowić. Powiem szczerze, że nie znam dokładnych kosztów tej książki, z której ona się rozłożyła w długim czasie, dotyczyła wielu dokumentów, różnych wyjazdów, prawda, a powiem szczerze, nie miałem czasu zbudżetować tego, ale myślę, że to są pieniądze w granicach 30 tysięcy złotych. Osobiście uważam, że te pieniądze powinny być jeszcze większe, dlatego że autorzy takich książek powinni mieć komfort pracy, czyli komfort taki, że nie muszą iść do żadnej innej pracy, a mogą poświęcić się tym badaniom. No tutaj pani Ania nie do końca taki komfort jednak miała. I jeszcze ostatnie pytanie? Budżet promocyjny. Budżet promocyjny. Powiem szczerze, nie zastanawialiśmy się nad tym, w tej chwili ta książka schodzi, tak? Być może takie działania podejmiemy, nie wiem, może Pan Tadeusz mnie naciskał, żebyśmy właśnie więcej zainwestowali w promocję. Tutaj trzeba pamiętać, że jako czy Roty Niepodległości, czy Marsz Niepodległości po prostu kolokwialnie ciągniemy kilka inicjatyw naraz i one się po prostu ze sobą pokrywają i ciężko nam jest domknąć. Myślę, że to jest dobry pomysł, żeby tą książkę, żeby zainwestować w promocję tej książki.
doktor Grażyna Szwabnera. Mam takie pytanie, czy najlepszą formą promocji dla tej książki, jeszcze zanim powstanie tłumaczenie czy wersja angielska, nie byłyby takie filmiki, które w tej chwili były robione na temat historii Polski, o napaści na Polskę, film animowany, który był dostępny w internecie, jakiś taki krótkometrażowy, również w wersji angielskojęzycznej, bo byłaby to taka najszybsza metoda na spopularyzowanie tej treści. Jest to dosyć popularna forma, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Można by było w łatwy sposób wypromować bohatera, wypromować również te treści i na budować dalszy ciąg tej retoryki. Ja może pani odpowiem, bo już rozpoczęłam takie rozmowy z panem Arkadiuszem Olszewskim, twórcą bardzo ciekawych animacji historycznych. Ostatnio robiłam mu przysługę, podkładałam głos do jego najnowszej animacji. Tutaj również pracownicy Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, kto się angażowali, żeby nagrać głos do jego najnowszej publikacji, którą on się teraz bardzo, bardzo angażuje i napisał, że jak już to skończy, to w zamian chętnie taki właśnie krótki film reklamujący te badania o rotmistrzu Pileckim zrobi. Tylko kwestia taka, że to też jest człowiek, który nie ma takiego komfortu. Słynna jego animacja Ludobójstwo, chyba raz nawet w Telewizji Polskiej. Telewizja Polska pokazała kawałek, nawet nie cytując autora, nie mówiąc, kto to jest, a to też jest osoba, która świetne animacje tworzy, no i musi jeszcze dorabiać w zwykłej pracy, nie ma tego komfortu, że może tylko to robić. Dzień dobry, Sławomir Puszkiewicz. Chyba będzie pytanie do redaktora, pana redaktora Michalkiewicza, bo tak mi się wydaje, że w którymś felietonie wspominał, że producenci amerykańscy są zainteresowani wyprodukowaniem filmu o Witoldzie Pileckim. I czy zwrócili się, do kogo się zwrócili, czy wiadomo, do kogo się zwrócili o prawa autorskie, czy może to jest akurat doktor Anna Mandrela? Dziękuję. Ja nie słyszałem o takiej inicjatywie. Obawiam się, że to by musieli być jacyś desperaci, gdyby z taką inicjatywą wystąpili. Dlaczego? No tu muszę powiedzieć tak, że mamy pewną analogię z czasów współczesnych z wiekiem XVIII. W wieku XVIII mocarstwa ościenne wpadły na pomysł, żeby tutaj Polskę zoperować. No krótko mówiąc, dokonać rozbioru, by się w ten sposób wzmocnić, no ale trzeba było znaleźć jakiś pozór moralnego uzasadnienia, zwłaszcza w tamtych czasach, bo już te takie staroświeckie rewencje wtedy obowiązywały. No i w tym celu zwrócili się do francuskich filozofów, którzy mieli ogromny wpływ na warstwy wykształcone w ówczesnej Europie. Oczywiście ci francuscy filozofowie chętnie się podejmowali zadań zleconych. No nie za darmo, to jest proste, to jasne. No i dosyć drogo sobie liczyli honoraria swoje, jeśli to słowo tutaj pasuje. Na przykład Katarzyna czasami musiała wstrzymywać wypłaty pensji dla oficerów, żeby tam z filozofami się rozliczyć. No i ci filozofowie rzeczywiście ten obstalunek spełnili. Wyprodukowali taką opinię, że Polaków nie można zostawić samokos. Dlatego, że Polacy mają organiczną niezdolność do zarządzania państwem, zwłaszcza państwem dużym. W związku z tym, a to nie jest dobre ani dla nich, ani dla Europy, kiedy w środku Europy jest siedlisko anarchii, w związku z tym dla dobra Polaków samych i dla dobra Europy trzeba ustanowić nad nimi kuratora starszych i mądrzejszych. No i wtedy Europa odetchnie żółgą, im będzie lepiej. Nawet część
Teraz sytuacja jest podobna. Teraz też jest interes do zrobienia. No i w związku z tym on też wymaga sprogulowania pozorów moralnego uzasadnienia. I taki pozór został stworzony. I przedziwna rzecz, no bardzo podobna formuła do tej XVIII-wiecznej, ale oczywiście mimo podobieństwa są i różnice. Bo ta formuła zaczyna się identycznie jak tamta. Polaków nie można zostawić samopas. A dlaczego nie można ich zostawić samopas? To już nie dlatego, że nie potrafią rządzić dużym państwem, bo nie mamy dużego państwa jeszcze. Jak tak wszystko pójdzie dobrze, to będziemy mieli jeszcze mniejsze. Tylko dlatego, że jeśli się Polaków zostawi samopas, to oni znowu zrobią coś okropnego. Znowu. No i żeby to słowo znowu uzasadnić, jest preparowana historia i pedagogika wstydu, w której biorą udział również Polacy. Bo tu nie usprawiedliwiajmy się, nie pocieszajmy się, że etniczni Polacy, to w tym udziału nie biorą, a tylko tam jacyś tacy Polacy o podejrzanym rodowodzie. Nie, etniczni też. Bo za to się dostaje granty, Oscary, Nobla i tak dalej, a za pisanie prawdy czy kręcenie filmów prawdziwych żadnych grantów się nie dostaje. A dlaczego? A dlatego, że po przeciwnej stronie został stworzony właśnie w tym celu potężny aparat propagandowy, który zatrudnia pierwszorzędnych fachowców, dysponuje dużym budżetem. No i efekty tego widać na całym świecie, podczas kiedy z drugiej strony są tylko takie działania partyzanckie. Nie umniejszam ich, ale no bo omnia principia barba sunt, wszystkie początki są skromne. No i po drugiej stronie jest książka pani Anny Mandeli, a po tamtej stronie jest znacznie więcej takich pozycji innych filmowych. No jeśli tak dalej pójdzie, bo jeszcze żyją tam ludzie pamiętający II wojnę światową, a coraz mniej ich jest. Jeśli ta historia zostanie spreparowana odpowiednio, no to bardzo możliwe, że jak ktoś będzie długo żył, to dożyje do takiej sytuacji, że prawdziwa, jedyna, jedynie słuszna wersja historii II wojny światowej będzie taka, że II wojnę światową wywołali polscy naziści, przeciwko którym powstał Tewie Bielski z pułkownikiem Stauffenbergiem. No i tam popędzili tym nazistom kota. Ci się zabarykadowali w Warszawie, żeby tu ostatnią redutę, takie powstanie tu zniecić, ale zostali oczywiście rozgromieni. No i rozproszyli się w nocy imgle ku westchnieniu ulgi całej Europy. Bardzo możliwe, że dożyjemy do tego momentu. Proszę Państwa, jak to wygląda od naszej strony i na co możemy liczyć w tej dziedzinie, na jaką pomoc możemy liczyć od organów naszego demokratycznego państwa prawnego. To znakomitą ilustracją tego, do czego to państwo demokratyczne, prawne jest zdolne i co może, czy w ogóle chce, to jest historia nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Ona została uchwalona w 1998 roku. I tam na życzenie strony izraelskiej znalazł się artykuł 55, przewidujący penalizację tak zwanego kłamstwa oświęcimskiego, a więc każdą próbę publicznego podważania zatwierdzonej, podanej do wierzenia wersji II wojny światowej, a obozu oświęcimskiego przyjmować.
I przez 20 lat nikt nie zauważył, że ten artykuł 55 blokuje swobodę badań naukowych, że tłumi wolność słowa. Nie. Przez 20 lat nikt tego nie zauważył. Dopiero kiedy w 2018 roku Polska spróbowała skorzystać z podobnego narzędzia do ochrony własnej reputacji i znowelizowała tę ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej, dopisując tam artykuł 55a, który przewidywał penalizację tak zwanego kłamstwa obozowego, a więc takie opowieści o polskich obozach zagłady. No to klangor się podniósł aż pod nozdrza najwyższego, prawda? Ale to jeszcze by może tak nas nie wystraszyło, bo klangor klangorem. Natomiast co spowodowało, że rząd z podkulonym ogonem doprowadził do uchylenia tej nowelizacji. A no, spowodowała to deklaracja rzeczniczki Departamentu Stanu, naszego najważniejszego sojusznika, bodajże największego, że jeżeli się nie opamiętamy, to jeżeli Polska się nie opamięta, to zagrozi swoim interesom strategicznym. Polska się, co miała zrobić, opamiętała się natychmiast, prawda? I tylko w rządowej telewizji przedstawiono, to zostało jako sukces, no bo cały świat o nas mówi. To rzeczywiście prawda, mówił o nas. Ja to bym porównał do sytuacji kobiety, która właśnie doświadczyła przed chwilą gwałtu zbiorowego, a następnie wybiega na ulicę i woła do wszystkich: patrzcie, jakie mam powodzenie u mężczyzn. No to mniej więcej taka sytuacja. Jeżeli tutaj muszę przyznać rację panu Robertowi Bąkiewiczowi, że jeżeli się sami nie zaczniemy organizować, bo na nasze demokratyczne państwo prawne nie mamy co liczyć. Ono dobrze, że jeszcze nas nie zwraca, chociaż to pewności nie mamy. Ale no, optymistycznie zakładamy, że tak nie jest, prawda? Ale liczyć na nie nie możemy. W związku z tym, jeżeli potrafimy liczyć, to powinniśmy liczyć na siebie. I to wymaga od nas pewnego wysiłku organizacyjnego pod każdym względem, bo inaczej będziemy skazani na takie działania partyzanckie. Od przypadku do przypadku, podczas kiedy po tamtej stronie jest potężny aparat propagandowy wykorzystujący pierwszorzędnych fachowców i dysponujący potężnym budżetem. Dobry wieczór. Bogusław Rybicki. Tak się nazywałem mój ojciec, dziadek, pradziadek. Mam, najpierw mam radę dla pani doktor. Jeżeli pani ma obawy, że doktor, a prezydent Andrzej Duda pani wspomoże, to może Duda Kronhauser wspomoże. Natomiast mam taką kwestię. Dla mnie nie ma wątpliwości, że lotnik Gwiezdny musiał zginąć za to, co w celu uświęcił. A ustalił, jaka była rola tak zwanej siatki celodziewicza, który potem powolił naszym premierem. Czy pani znalazła jakieś ślady, że ta teza jest w pani doświadczeniu do przyjęcia? Jako duchowy spadkobierca pani doktor, pani Anny Czcińskiej, pani sędzia Anny Czcińskiej i mamy Czcińskiej, będę chciał potem po spotkaniu na temat Kraju Warszawy pomówić z panem prezesem i z panią doktor. Grupę Tadeusza Matuszyka rasowy Polak Jan Lityński przezywał prawdziwi Polacy. No to pytanie pada chyba na każdym spotkaniu, co świadczy o tym, jak ta sprawa Cyrankiewicza jest rozbuchana. Ja tutaj staram się umieścić tylko dokumenty źródłowe, bez tych informacji, które często w publicystyce pojawiają się, bez powołania na źródła. No i tutaj to, co odpowiadam właściwie na każdym takim spotkaniu, jeśli chodzi o Cyrankiewicza, to do czego tutaj mamy dostęp, sytuacja wygląda tak, że przez zupełny przypadek ci państwo serafińscy, pan Tomasz Serafiński, to ten, którego
dokumentów przez przypadek również Witold Pilecki używał, będąc w obozie, a potem on był pierwszą osobą, która go przyjęła, o której spędził czas już po ucieczce. On i jego żona, poszukując pokoju do wynajęcia, zamieszkali po wojnie przypadkowo u matki Cyrankiewicza. Gdy Cyrankiewicz miał wygłosić wykład, przemówienie o ruchu oboru, o ruchu oporu w Oświęcimiu, a nie miał sam wiadomości na ten temat, to przypomniał sobie, że przecież ten Serafiński, on zna to nazwisko jako ten, który organizował ruch oporu, i taki Tomasz Serafiński wynajmuje pokój u jego matki, więc poszedł, odwiedził matkę, chcąc rozmawiać z tym Serafińskim, jak to jest tutaj z tego tam oporu, i bardzo się zdziwił, bo okazało się, że to jest inny Tomasz Serafiński. I Tomasz Serafiński, możemy tutaj przypuszczać, tak twierdził Witold Pilecki, nie wsypał w tym momencie Witolda Pileckiego, tylko po prostu powiedział, że nic nie wie, że jest to zbieżność nazwisk. Ale Witoldowi Pileckiemu, z którym rodzina Serafińskich utrzymywała kontakt, powiedzieli mu, jaka jest sytuacja, że był Cyrankiewicz i że właśnie o to pytał. To znajduje się tutaj w jednym z meldunków Pileckiego, który on wysłał na zachód, i on mówi, że właśnie jednemu z kurierów, temu właśnie Johanowi Lechenikowi, przekazał tę informację jako kawał, a on prawdopodobnie rozdmuchał z tego plotkę już w drugim korpusie Andersa. I być może, możemy przypuszczać, to nie jest pewne, że ze względu na tą plotkę, która się w ten sposób pojawiła, rotmistrz Pilecki otrzymał rozkaz opuszczenia kraju, ponieważ stwierdzono, że jest już spalony, że być może Cyrankiewicz o nim coś wie. Na co rotmistrz Pilecki wysłał raport, pisze tylko C, ale wiadomo, że chodzi o Cyrankiewicza, że on chce jednak pozostać w Polsce, że to jest taka plotka, która była rozdmuchana, że Cyrankiewicz go nawet nie zna z obozu, że tylko kojarzy to nazwisko Serafińskich, no i był u tego Serafińskiego, ale on czuje, że nic mu z tego powodu nie zagraża. To jest to, do czego mamy informację. Ja tutaj pokazuję jeszcze taką relację pani Aliny Bieleckiej bodajże, która pod koniec lat 80. napisała relację, jak rozmawiała z Witoldem Pileckim. No i że ona ma przypuszczenia, że tutaj Cyrankiewicz mógł mieć coś do czynienia z tym aresztowaniem, ale to są jej jedynie przypuszczenia, i w tej rozmowie Pilecki mówi, że on twierdzi, że Cyrankiewicz mu nic nie zrobi. Mamy jeszcze relację tutaj właśnie matki pana Andrzeja, matka Ostrowskiego, Eleonory Ostrowskiej. Ta relacja pojawiła się w takim filmie o nazwie Witold, który został nakręcony jeszcze gdy pani Eleonora Ostrowska żyła. To ona tam tylko wspomina, że Witold Pilecki, gdy był świadkiem tego odczytu Cyrankiewicza na temat Oświęcimia, na który przyszedł anonimowo, że potem również anonimowo wysłał do niego list. Tutaj jest relacja pani Eleonory Ostrowskiej. Więc to jest wszystko, co mamy, jeśli chodzi o teksty źródłowe. Tutaj, tak jak możemy mówić o tych przypadku dwóch agentów, Stefan Gus, Kazimierz Czarnowski, gdzie mamy konkretne meldunki, więc tutaj najprawdopodobniej to jest ten trop, który konkretnie przyczynił się do aresztowań, jeśli chodzi o Cyrankiewicza. Tutaj mamy tylko tego typu przypuszczenia, pogłoski, ale nie mamy nic pewnego. Tutaj również doktor Cyra, badając sprawę w aktach obozu Auschwitz, badając tam archiwa, to nie znalazł żadnych informacji na potwierdzenie takiej tezy, więc możemy tu mówić tylko jedynie o pewnych przypuszczeniach. Dobry wieczór, Krzysztof, proszę. Ja chciałem zapytać panią doktor Maprelę, bo dla mnie dosyć zaskakujący jest tutaj ten, nie miałem okazji jeszcze całości przeczytać, ale dość zaskakujący jest ten rozdział na ten Tadeusza Kurzeńskiego. Jak kojarzę syna, tak? Juniora, że tak powiem, Tadeusza Kurzeńskiego. Czy może pan Tadeusz też jakoś współpracował przy powstawaniu tej książki? Bo dla mnie jakby ta książka jest dosyć zaskakująca pod tym względem. No i drugie pytanie do kogokolwiek z państwa. Czy posłyszałem, że taki film powstaje pana Leszka Wasiewicza, nasz polski, bo była mowa o hollywoodzkiej produkcji. Czy może państwo coś wiedzą na temat filmu polskiego, bo no ja wiem z przekazów tylko takich medialnych, czy nawet się ten film powstać. Nie wiem, co. To ja odpowiem też o filmie, bo się też kontaktowałam. Może najpierw odpowiem o filmie, a potem o panu Tadeuszu Kurzeńskim. Jeśli chodzi o film Leszka Wosiewicza, to otrzymałam taką informację, napisałam do pana Leszka
Krzysia maila, że jeśli by chciał, to może się ze mną skontaktować. Nie otrzymamy tego maila odpowiedzi. To był taki jego mail uczelniany. Nie wiem, czy tą wiadomość otrzymał. To jest tyle, co zrobiłam w tej sprawie. Jeśli chodzi o inne filmy, to jakiś czas temu pojawiła się ta informacja od pan Andrzej Pilecki, to właśnie mówi, że jakiś czas temu, to było już dawno temu, przyjechali Amerykanie, chcieli kręcić film, ale rodzina miała się zgodzić, że Witold Pilecki był żydowskiego pochodzenia, na co oczywiście pan Andrzej Pilecki nie wyraził zgody. Potem była jakaś kolejna próba. Gdy zaczęłam badać ten temat, to akurat przypadkowo okazało się, że była uczennica doktora Krzysztofa Prackiego, który również zajmuje się Witoldem Pileckim, który na początku dużo mi pomógł, między innymi udostępnił listy z młodości Witolda Pileckiego. Jego była uczennica, on jest nauczycielem historii, była zaangażowana tutaj jako jakaś reprezentantka Amerykanów, którzy się interesowali nakręceniem filmu o lotniszczu Pileckim i tutaj miałam do niej adres mailowy. Wysłałam jej na tamten czas moje nowe odkrycie, to było na początku. Ona napisała, że dziękuję, że się będzie kontaktować. Potem, gdy już miałam o wiele więcej informacji, na przykład tą o awansie lotniszcza Pileckiego w 1938 roku do stopnia kapitana, próbowałam się z nią znowu skontaktować. Nie otrzymałam kontaktu, ale nie wiem, może być może właśnie ona już nie pracowała w tej ekipie i też nie wiem dokładnie, co to była za ekipa, co to miało być za film. Natomiast teraz nawet w mediach narodowych niedawno, kilka miesięcy temu, nagrałam taki program pod tytułem Czy Mel Gibson nakręci film o lotniszczu Pileckim? Gdyż takie plotki się pojawiły, prawdopodobnie jedynie plotki, ale faktem jest, że w budżecie przyznanym w Polsce na filmy na przyszły rok pojawiła się nazwa The Volunteer, który ma być w koprodukcji polsko-amerykańskiej i tutaj również z budżetu państwa otrzymało dosyć duże wsparcie, ale kto jest reżyserem, było napisane, że jeszcze reżyser nieznany, jak to jest, co się z tym dzieje, to w takiej dużej tajemnicy wszystko trzymane. Więc to jest wszystko to, co ja wiem. Jeśli ktoś tutaj ogląda z reżyserów, no to można jak najbardziej się kontaktować. Ja jestem otwarta, żeby współpracować. Z panem Tadeuszem Kurzańskim juniorem raz do niego wysłałam maila, mówiłam, że prowadzę takie badania, potem raz się z nim spotkałam i pytałam go właśnie, zadawałam mu kilka pytań, on twierdził, że to były takie szczegółowe raczej pytania, które chciałam, żeby mi pozwoliły jakoś naświetlić sytuację, na przykład gdzie mieszkał jego ojciec w tych czasach i on mówi, że no niestety ojciec nic mu nie mówił, że na te konkretne pytania, które ja miałam, on mi nie potrafił udzielić odpowiedzi, że tego nie wiedział. Natomiast ja tutaj Tadeusza Kurzańskiego staram się też nie mówić nic więcej niż materiały, więc tutaj się staram nie stawiać radykalnych tez, ale te materiały go pokazują jako takiego człowieka zagadkę. Nie pokazują go na pewno jako osobę, która byłaby bez skazy, ponieważ tutaj jest jeden dokument mówiący o tym, że po tym jak opuścił obóz koncentracyjny Stutthof, w którym był więźniem, został aresztowany w Gdańsku, w Oliwie, no i na jakiś czas na pewno tutaj jest napisane, że to trwało prawdopodobnie do października od czasu tego aresztowania, czyli jakoś dwa miesiące współpracował z Urzędem Bezpieczeństwa jako agent o pseudonimie Lech. Co wtedy się działo dokładnie nie wiemy, gdyż wszystkie materiały odnośnie tego tematu zostały zniszczone. Potem tutaj narracja się przedstawia tak, że jednak nie chciał współpracować z UB, więc uciekł. Tutaj sam ten Urząd Bezpieczeństwa w Gdańsku mówi, że już potem kontakt się urwał, ponieważ wyjechał w niewiadomym kierunku. Potem na 100% mam informację, jeszcze w Londynie są informacje, że był tam Tadeusz Kurzański, więc to na 100% wiemy, że był, że powrócił. I potem jedną z pierwszych osób, z którą się skontaktował, był właśnie ten Stefan Guz, który okazał się agentem. No tutaj wychodzi na to, że podobnie Tadeusz Kurzański nie wiedział o tym, że Stefan Guz jest tym agentem. Ale tutaj to jest taka postać, którą trudno rozszyfrować, ponieważ gdy każdy miał rolę w organizacji, Tadeusz Kurzański robił bardzo wiele różnych rzeczy i jeździł do Zamościa, i jeździł do Poznania, i miał kontakty do harcerstwa. I później nie wiadomo z jakiego powodu tak naprawdę on przyjmuje kontakt od Leszka Kuchcińskiego na Wacława Alfimowicza. I on później jest tą osobą, który od Wacława Alfimowicza ma przyjmować informacje. Tutaj pojawia się kilka znaków zapytania, ponieważ on miał żądać od Wacława Alfimowicza,
czy aby mu przekazał zdjęcie, aby uszył sobie strój cywilny, co jest takie dziwne, ponieważ Wacław Archimowicz, wychodząc na ulicę w stroju, w mundurze funkcjonariusza Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, mógł się czuć bezpiecznie, bo raczej oni nie chcieli takiej prowokacji, żeby swojego człowieka w mundurze gdzieś tam na ulicy aresztować. Więc tutaj się jawią takie znaki zapytania, jak na przykład fakt, że cała grupa, kilka osób z grupy Witolda Pileckiego, Sam Pilecki i Ryszard Krzywicki, miesiąc przed aresztowaniami myśleli, że Tadeusz Kurzański jest aresztowany, zastanawiając się, gdzie on jest. Później, gdy on już zostaje aresztowany, to no, w tych swoich pierwszych protokołach przesłuchań podaje bardzo dużo informacji. Na przykład mówi, że właśnie ta osoba, która przekazywała dokumenty z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, miała na imię Wacek. No ale z pewnością był aresztowany, z pewnością w tym więzieniu był torturowany, co też później pokazują, zeznania pokazują świadkowie. On też agentowi celnemu, nie wiedział, że to jest agent celny, zwierzył się, że jego matka posiada pieniądze, które on przyniósł z drugiego korpusu Andersa, o którym nikt nie wie, o tych pieniądzach, nawet jego żona. Co to były za pieniądze, to też dokładnie nie wiemy. Więc tutaj dużo takich znaków, zapytania, jeszcze kilka innych, które tutaj pokazuję. No i potem kwestia, że tak, rzeczywiście przebywał w areszcie, został zwolniony w 1956 roku. Rok wcześniej pisze taki tutaj list do władz partyjnych, że on czyta w więzieniu dzieła Lenina, że już chce przechodzić na komunizm, że się stał ateistą, że chce pisać takie gazety, że już tutaj pierwsze artykuły pisze i po wyjściu z więzienia no szybko zyskuje karierę, szybko staje się profesorem filozofii, może wykładać, wyjeżdża nawet do Instytutu Ateizmu w Moskwie z wykładami. Dzisiaj chciałam starać pokazać obiektywnie, ponieważ nie na wszystkie jego wyjazdy komuniści wyrażali zgodę. Kilka razy chciał jechać do Paryża, odmówiono mu, a na inne mu umożliwiono. No i miał karierę profesora, co jest przykre. On później po latach napisał książkę z otchłani, po którą ja też sięgnęłam, myśląc, że tam się dowiem czegoś więcej. To jest jedna z osób, która najdłużej żyła, mogła nam pomóc pokazać, jak wtedy było naprawdę. Już we wstępie do tej książki z otchłani profesor Tadeusz Kurzański pisze, że to nie jest książka ani dla historyka, ani dla prokuratora, ponieważ prawda jest zbyt nudna. No i tutaj w tej książce później postacie prawdziwe mieszają się z fikcyjnymi, więc na przykład kwestia, wiemy, że jego narzeczoną później żoną była Stanisława Skłodowska, w książce jest zupełnie inne dwie kobiety przedstawione, zupełnie inne historie, czasami są przedstawione osoby prawdziwe, czasami fikcyjne, więc tak naprawdę nie możemy tego traktować jako źródło historyczne, a szkoda, że nie napisał czegoś, co mogłoby nam tutaj więcej odsłonić. Strona druga, dobry wieczór. Ciekawy wywód miał pan redaktor Miłkiewicz, a chciałbym też uzupełnić ten wątek, bo takim dzieckiem polsko-izraelskim, które później powstało, to była ta wspólna deklaracja. I tam w punkcie trzecim jest bardzo ciekawy zapis i teraz to zacytuję. Uznajemy i potępiamy każdy indywidualny przypadek okrucieństwa wobec Żydów, jakiego dopuścili się Polacy podczas II wojny światowej. Koniec cytatu. Zaczyna się od uznajemy. Wystarczyło napisać potępiamy, ale uznajemy. To jest typowe uznanie roszczenia. Także to jest bomba z opóźnionym zapłonem umieszczona w tej deklaracji, która być może za kilka lat będzie detonowała roszczeniami, dodatkowymi roszczeniami ze strony organizacji żydowskich. A to pani doktor Mandrelli, do pana Bąkiewicza mam pytanie. Jeżeli państwo chcecie to, jeżeli pani doktor chce napisać taką książkę po angielsku, czy nie warto pozbierać te pieniądze tutaj w Polsce gdzie indziej? I żeby wypuścić tą książkę w języku angielskim, żeby ją wypuścić do internetu, żeby była ogólnie dostępna. Dziękuję.
jeśli chodzi o książkę po angielsku, no to myślę, że te rozmowy nas czekają, ale tutaj głównym decydentem jest oczywiście autorka i ma różne propozycje reszty. Zresztą ja z tego miejsca zachęcam jak najbardziej do współpracy z panią Anią, bo taka pomoc jest potrzebna. Być może ktoś będzie mógł otworzyć większe możliwości niż dajemy my to jako stowarzyszenie. A odnośnie tego pierwszego pytania, to chyba przekażę tutaj panu Stanisławowi. No to nie było pytanie, bo pan mecenas tylko uzupełnił to, co, o czym ja akurat nie, dzisiaj nie mówiłem, ale mówię to od chyba 20 lat, więc rzeczywiście... Ale ta deklaracja jest z czerwca 2018. No tak, to prawda i stwarza to duże niebezpieczeństwo w perspektywie. Ja zgodnie z zapowiedzią pani ambasador Georgette Mosbacher, która chyba wczesną jesienią powiedziała, że sprawa roszczeń odżyje, będzie odżywała do momentu, kiedy zostaną one sfinalizowane, to myślę, że przekonamy się o tym już w maju, kiedy zakończą się wybory prezydenckie, bo horyzont roku wyborczego, jak to sformułował pan Tomasz Jastrzębski w rozmowie z ambasadorem Chodorowiczem, najwyraźniej został przesunięty aż do tego momentu, bo nie sądzę, żeby z jakiegoś innego błahego powodu sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych tak ostentacyjnie zlekceważył ustawę 461, która nakazywała mu przedstawienie tego raportu kongresowi w terminie 18 miesięcy od wejścia w życie ustawy. Ten termin już minął w październiku, mamy grudzień i nic nie wskazuje na to, żeby ten raport był w najbliższym czasie kongresowi przedstawiony. Ja chyba dwa dni temu rozmawiałem z moim honorable korespondentem w Waszyngtonie, no i on potwierdził, że taki ten raport nie został kongresowi przedstawiony, ale na pewno, być może, że już jest przygotowany, tyle tylko, że czeka na odpowiedni moment. Jeszcze jedną, tutaj, skoro już jestem przy głosie, to jeszcze jedną rzecz chciałem przypomnieć, bo mówiłem o tym wielokrotnie. Sama ustawa 447. Nasi przywódcy umiłowani przekonują nas, że ona nie ma zastosowania w Polsce, bo jest ustawa amerykańska, gdzie w pewnym sensie to prawda, ale w tej ustawie jest artykuł 3, który stanowi o tym, jak mają być rozdzielane przychody z własności bezdziedzicznej. Otóż ten artykuł 3 precyzuje, że przychody z własności bezdziedzicznej mają być przeznaczone na wspieranie ocalałych z Holokaustu, na finansowanie edukacji o Holokauście i na inne cele. Ale jeśli jest mowa o przychodach z własności bezdziedzicznej i na co one mają być przeznaczone, no to logiczną konsekwencją tego jest to, że ta własność bezdziedziczna musi zostać wyodrębniona, chociażby po to, żebyśmy wiedzieli, jakie przychody przynosi, bo w przeciwnym razie nie będziemy tego wiedzieli. Jeżeli już zostanie wyodrębniona, no to musi mieć jakiegoś zarządcę, choćby po to, żeby rozdzielał te przychody zgodnie z dyspozycją artykułu 3 ustawy. No, nie trzeba być specjalnie przenikliwym, żeby się domyślić, że to nie będzie jakiś polski zarząd, tylko zarząd żydowski. To oznacza, że na terenie Polski, i to w tym sensie ta ustawa jednak nas dotyczy, że na terenie Polski będzie ta własność bezdziedziczna wyodrębniona. No i ten zarząd będzie nią zarządzał na terenie Polski. Na terenie Polski. Nie jest znana dokładnie skala tych roszczeń, bo szacunki wahają się od 65 miliardów dolarów do 300 miliardów dolarów.
Jest taka informacja, pojawiła się taka informacja na Wikileaks. Jakoby Jarosław Kaczyński miał złożyć taką obietnicę, że Polska owszem zadośćuczyni tym roszczeniom, ale tylko w 20%. Warto zwrócić uwagę, że 60 miliardów dolarów to jest 20% od 300. Więc bardzo możliwe, że te 300 miliardów dolarów, jakie się pojawiły w liście Światowej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego do Ministerstwa Sprawiedliwości, to właśnie wynikają z takiej arytmetycznej kombinacji. Ja mam dwa pytania. Czy są jakieś pomysły na to, żeby Polacy częściej sięgali do tego typu książki? Też ważne jest, żebyśmy Polacy się edukowali, tak? I trafili, zachęcali tym, żeby inne osoby zaczęły się w inny sposób, podawały się temu zwoku, tej kulturze, tej strasznej religii, jak się tworzy wokół nas. Drugie moje pytanie jest, jak można zachęcić ludzi do powrotu do kościoła? Powrót do kościoła to też oznacza to, że człowiek zaczyna się umoralnić bardziej, jest bardziej odporny na to, co się dzieje z zewnątrz, na tą kulturę. Przykład Pawła Gatokarczuk, tak? Znany ze swojej antypolskości i z tej postawy znana. To wszystko. To pytanie, jak dotrzeć do młodzieży i jak dotrzeć w ogóle do Polaków, żeby czytali i zainteresowali się prawdą, no to jest pytanie, myślę, takim, które wszyscy sobie tutaj przy tym stole siedzą, zadają, no to moglibyśmy dyskutować, każdy z nas na swój sposób, robić co jest możliwe, żeby dotrzeć do jak największych kręgów, dlatego i tutaj telewizje internetowe, jak media narodowe w Real24, inne tego typu media są bardzo ważne. Są ważne wydawnictwa, które wydają książki, z którymi i pan tutaj Stanisław, i pan Leszek współpracują. Kapital Book, wydawnictwo Freedom, wydawnictwo Magna Bologna. Pewnie jeszcze parę by się znalazło. Tak naprawdę od nas wszystkich zależy tutaj, jak silne to będą działania, bo to wszystko, proszę Państwa, oprócz modlitwy, która jest oczywiście najważniejsza i ja zgadzam się z panem Tadeuszem, że jeśli opatrzność nam nie będzie sprzyjać, jeśli nie będzie czuwała nad nami Królowa Polski, no to marny nasz los, ale bez pieniędzy nie da się rady. Tutaj pan zadał mi wcześniej pytanie o prowadzenie kampanii. No oczywiście da radę zrobić kampanię, tylko za tą kampanię trzeba zapłacić, tak? Można nagrać audiobooka, można pisać książki po angielsku, ale trzeba mieć do tego pieniądze, żeby tą dystrybucję prowadzić. Drugie pytanie było chyba, jak ludzi ściągnąć do kościoła. To chyba pytanie powinno być do hierarchów kościoła, nie do nas. Nie, no, cywile też. My długi cywile też możemy mieć tu pogląd. No ja tutaj mogę powiedzieć tylko tyle, że zresztą tak jak z panią Anią zapoznaliśmy się w ten sposób przez kościół, również bardziej się poznawaliśmy na pielgrzymce, w której braliśmy udział. My musimy dojrzeć również dzisiaj w polskim kościele, nie tylko w Polsce, w ogóle w katolickim kościele trzeba dojrzeć błędy, które są powielane i które wpływają na osobę i jego roli w życiu narodu. Wczoraj pan Stanisław tutaj jakby u nas w mediach narodowych podejmował tematykę tego, że obrót bezgotówkowy jest podejmowany również, strona żarnitowa podejmuje ten temat również z episkopatem, co jest bardzo niebezpieczne. Można powiedzieć, że od 1989 roku w ogóle Kościół, jakby zaczynając od żerowania najpierw okrągłego stołu, a później przez wiele lat, no,
opowiada się trochę za innymi środowiskami niż tym, którym powinien być wierny, czy powinien być wierny narodowi, powinien być wierny prawdzie przede wszystkim. Dzisiaj się wydaje, że z tym Kościół ma ogromny problem. Siły Kościoła można poszukiwać w tym, jaki on był przez wieki. Można poszukiwać również, czytając tą książkę i wiele innych dotyczących rotmistrza Pileckiego, skąd on brał taką siłę i taką duchowość, taką odwagę. Pani doktor napisała również książkę właśnie o duchowości rotmistrza Pileckiego. Myślę, że to są takie przyczynki do tego, które powinny dawać jakieś argumenty do powrotu do Kościoła, ale przede wszystkim my dzisiaj nie znamy też nauczania Kościoła dobrze, bo ono jest tak zaciemnione i tak w tej chwili rozmyte, że on się nam wydaje czasami infantylny, przynajmniej mnie jako mężczyźnie wydaje się taki infantylny, wręcz kobiecy, czasami przykro mi to mówić, ale żałosny. A Kościół taki przez wieki nie był. Był Kościół taki zaszczadzony pacyfizmem jakimś niesamowitym. Ja do takiego Kościoła nie chcę należeć, znaczy ja należę do Kościoła, ale nie chcę jakby akceptować takich trendów, które są w Kościele. Czyli de facto poznawanie historii, tradycji Kościoła i nauczanie jego Kościoła, prawdziwej, dogmatycznej, nie takiej, której dzisiaj tutaj, nie wiem, postępowcy, moderniści, czy jacyś inni wywrotowcy nam próbują żerować, albo tutaj teologie wyzwolenia, czy inne, które w Kościele, no niestety, ale bardzo mocno się odbijają. To widać chociażby, jak rozbieżne są głosy różnych hierarchów dotyczące tego, co się wydarzyło na przykład ostatnio w trakcie tak zwanego synodu amazońskiego, w trakcie którego doszło na pewno do bałwochwalstwa, doszło do wprowadzania jakichś pogańskich bożków do katolickich świątyń, doszło do rytuałów niewątpliwie religijnych, w których brał udział również papież Franciszek. Kościół jest w ogromnym kryzysie, czyli odpowiedź do powrotu do Kościoła to jest tradycja, tam można poznawać siłę. Z tej tradycji czerpał rotmistrz Pilecki, z tej tradycji my powinniśmy czerpać. Dzisiejszy Kościół niestety, ale sam sobie jest bardzo słaby. Ja chciałbym to, co pan prezes był uprzejmy powiedzieć, ja bym chciał to troszeczkę uzupełnić w tym sensie, wyakcentować, że przez te 1,5 tysiąca lat czy więcej Kościół opierał się na doktrynie, że świat należy dostosować do Ewangelii. Natomiast od pewnego czasu Kościół ten hierarchiczny dostosowuje się do świata i próbuje Ewangelię zmienić i mówi się nowa ewangelizacja. I tu jest kłamstwo, bo z tego wynika, że ewangelizacja realizowana przez Chrystusa, apostołów, przez setki lat naszych przodków jest chyba niedobra, że trzeba nową ewangelizację. I tu jest ten największy błąd. Proszę Państwa, Mikołaj Gomez Dawila już kilkadziesiąt lat temu takie spostrzeżenie przedstawił, że po Soborze II Watykańskim, że Kościół utraciwszy nadzieję, że ludzie będą postępowali zgodnie z jego nauczaniem, zaczął nauczać tego, co ludzie robią. Bo to jest rzeczywiście tak. Dlaczego w ogóle ludzie do Kościoła przychodzą? To dlatego, że zaspokaja im jakąś potrzebę. Że zaspokaja jakąś ważną potrzebę. A jaką potrzebę? Ano potrzebę pewności. Ludzie chcą mieć pewność, chcą wiedzieć, na czym stoją, jak świat funkcjonuje, żeby mogli odnaleźć w nim swoje miejsce i normalnie też w tym świecie funkcjonować. I dopóki Kościół dostarczał takiej pewności, no to tam jakichś objawów kryzysowych nie było. W każdym razie, a nawet jak były, to zostawały, były przezwyciężane.
Na czym polega kryzys współczesny? No zilustruję to przykładem. Jeszcze za pontyfikatu Jana Pawła II ukazał się dokument, nie podpisany przez papieża wprawdzie, ale watykański, stwierdzający, że w przeszłości zdarzały się niewłaściwe, krzywdzące Żydów interpretacje Ewangelii. Tak? Ten dokument stwierdzał. No to skoro w przeszłości zdarzały się niewłaściwe interpretacje Ewangelii, to skąd możemy czerpać pewność, że dzisiaj są już właściwe? Skoro raz się zdarzyły niewłaściwe, no to znaczy, że niewłaściwe się zdarzają. Otóż Kościół przestaje dostarczać ludziom pewności. Zaczyna im dostarczać rozterek. Ale ludzie rozterek to mają dużo i bez Kościoła. Więc dopóki Kościół nie zacznie ludziom dostarczać pewności, to nie będą go, no nie wiem, czy szerokim łukiem, bo to tam z różnych powodów ludzie do Kościoła należą, do taką z pewnej inercji. Niektórzy należą dlatego, że liturgia jest piękna, bo rzeczywiście jest, zwłaszcza ta starsza. No a niektórzy to dlatego, że no, tak zawsze było, więc my też. Jest to nawet pewna wartość, dlatego że dzięki temu, to jest jeden z czynników, który sprawia, że jeszcze dodatkowy powód zachowania, utrzymania ciągłości międzypokoleniowej. Dodatkowy powód. No ale nie o to chyba panu chodziło w tym pytaniu, tylko o to, no, co powinno się stać, żeby ludzie do Kościoła wracali, bo pan tak też pytał. Sformułował. No więc Kościół musi dostarczać ludziom pewności, a nie rozterek. Jeżeli będzie dostarczał rozterek, to po prostu przestanie być potrzebny i tyle. To jakby zupełnie ksiądz wypełnił ksiądz. To są te wojdowskie pomysły. To nie są ważne, jak pan dobrze, do spowiedzi nie przychodzi. Myślę, że Kościół musi się wyrzec swoich błędów i odrzucić ten relatywizm po prostu. No i wtedy rzeczy zaczną się układać. Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to dziękuję Państwu serdecznie za przybycie. Ja jeszcze skorzystam z okazji i powiem o tym, że przypomnę w zasadzie, że ta książka mogła się ukazać dzięki temu, że po prostu w Stowarzyszeniu Marsz Niepodległości znalazły się na to środki. Głównym w zasadzie darczyńcą, jakby źródłem finansowania Stowarzyszenia Marsz Niepodległości są po prostu Polacy, ludzie dobrej woli, którzy chcą jakby takie szczytne inicjatywy wspierać. Ja przypomnę, że Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, prezes Robert Bąkiewicz podejmuje również media narodowe, dzięki którym można promować takie inicjatywy, takie wydarzenia, które są źródłem informacji. Powstały też Roty Niepodległości, które są organizacją społeczną i które prowadzą właśnie niezwykle istotną akcję, o której chcę powiedzieć, bo tematem naszego spotkania była pewna polityka historyczna. Wiemy, że jest ona przez nieprzychylne ośrodki w Polsce prowadzona w ten sposób, aby stworzyć podstawę do wyłudzenia od Polski gigantycznych kwot. Przez tutaj działanie, przez powstanie tej książki możemy tę prawdę ukazywać taka, jaka była. Możemy odkłamywać historię, odkłamywać te wszystkie rzeczy, które się pojawiały i które nasz naród po prostu krzywdziły. Dlatego
Jeszcze raz zachęcam do tego, żeby wspierać Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, żeby wspierać Roty Niepodległości, które prowadzą zbiórkę podpisów pod projektem ustawy, która prawnie zabezpieczy nas przed tą grabieżą. Dlatego bardzo proszę, apeluję zarówno do Państwa zebranych, jak i wszystkich widzów w Telewizji Media Narodowej i w Realu 24 o to, żeby zbierać podpisy, o to, żeby wysyłać jak najszybciej, de facto do 15 stycznia 2020 roku i żeby wspierać również finansowo Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Dlatego bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Nazywam się Damian Pita i miałem zaszczyt poprowadzić to spotkanie, ale jeszcze proszę o chwilę uwagi Pan Tadeusz Matusz. Chciałem uzupełnić to, co Pan powiedział. Gdyby tylko chodziło o pieniądze, to jeszcze, jak to się mówi, pół biedy. Ich celem jest zawłaszczenie terytorium narodu polskiego. Dziękuję uprzejmie i życzę dobrej nocy.